Cześć, zapraszamy na odcinek, w którym skupimy się na rodzinie komputerów Amstrad CPC, po naszemu CPC i kilku ciekawych grach na nie. Oczywiście tytuły na CPC pojawiały się w wielu naszych materiałach, ale omawialiśmy je jako produkcje multiplatformowe, a dzisiaj będzie dedykowany specjalny odcinek i czytelnicy Bajtka, konkretnie klanu Amstrada, na pewno będą zadowoleni. Nie, bo ciężko będzie porównywać to do czegoś, jak się nie grało. Ale akurat dla mnie to był taki komputer, który nadrobiłem w erze nowożytnej. Amstradocentryczny, ale i po prostu z całym szacunkiem nawet do palety kolorów Amstrada, to też mam taki. Ja też. Ale tak mi było ciężko się przez to przebić, że nie macie pojęcia. Ale przecież bardzo ładne kolory właśnie Amstrad. Cierpiałem, super. Ale to za chwilę. Dobra. Ale dobra, zacznijmy od całej firmy, nie? Tak. Od Amstrada jako Amstrada, jeszcze nie komputer, tylko firma założona w 1968 przez Alana Sugara. I ten Alan Sugar był długie antenami lata handlował. Szefem. Antenami handlował. Czym? Mówisz? Antenami. I elektroniką. No, nie tylko. Elektroniką. Oj tam, no. Nie można się ponabijać. To jest bardzo znana persona w Anglii. Nawet lord dzisiaj. Pan lord. Tak. Dzisiaj sir. On jest hostem i gospodarzem takiego programu Apprentice, jakbyście nie znali. Nie znam. W ogóle ta firma to polecam. Jest przecież... Mój brat się angielskiego uczył na Apprentice. Alan Michael Sugar Trading, tak? Od skrótu firma Amstrad, tak? Czyli tam już sobie zakodował swoje imię i nazwisko i zaczął w ogóle biznes mając 21 lat. To też miało później wielki wpływ na różnych kolejnych twórców różnych firm biznesowych, że mają takiego młodego człowieka, który tak biznes rozkręcił. Dla właśnie Brytyjczyków to był taka właśnie historia wielkiego sukcesu. Szczególnie właśnie w latach 80. później, 90. Lord Sugar jest aktywny, ja go nawet obserwuję na Twitterze, także... Co ciekawe, on mówił, że na komputerach to się tak specjalnie nie znał od tej strony technicznej, ale znał się na biznesie i stąd wszedł w cały ten temat. Porównywali go kiedyś do Jacka Tramiela, tylko że Sugar nie był i nie jest takim cholerykiem podobno jak Tramiel. Ale jest bardzo taki, ma prostacki język i tak. Ale mówi... zobaczcie sobie z ciekawości odcinek właśnie Apprentice i będziecie widzieli, jaki jest fajny Sugar. No trochę ma tam, ja rozumiem, że on tam też ma pewną rolę odgrywa, ale to jest taki program. Młodzi ludzie stawiają pierwsze kroki w biznesie i pod okiem właśnie mentorów i Sugar jest jednym z mentorów, jakby głównodowodzącym, więc jakby polecam zobaczyć sobie pana Sugara w akcji. Ale w ja rozumiem, ogóle można... że to pewna konwencja tam jest, no ale... Ale można posłuchać sobie też jego wypowiedzi najróżniejszych, bo on często się pojawia właśnie w brytyjskiej telewizji, jakieś wywiady, no to jego... Styl formułowania zdań i takiego powiedzenia jest naprawdę taki właśnie nie biznesowy, tutaj jako reprezentuje już dużą wtedy firmę znaną na rynku. Brytol. A on ma dosyć w dobrym tego przechodzi, znaczeniu. Przechodzi bardzo. No właśnie nie, bo tam się mówi, że są trzy rodzaje brytoli właśnie. Ci brytole oryginalni, Normanowie i potomkowie Normanów i potomkowie Sasów. Tak? I każdy z nich jest skrajnie różny, tak? No bo są jeszcze brytole, co przyjeżdżają do Krakowa na imprezy. No tak, no właśnie, to są ci oryginalni, to celtowie. No ale dobrze, wiem, dobrze. Można sobie do grupy dopasować, on tam chyba ma jakieś irlandzkie korzenie. On jest taki charakterystyczny właśnie, że człowiek jest przygotowany na pewną taką wypowiedź, wiesz, że będzie takie... Nie wiem, kręcenie, będzie dużo formułek, takich. Korpojęzyk. A on przychodzi właśnie na taką bardzo rozmowę, nie, rozmawiam no błagam z was, no nie, absolutnie. Jaki nie, no korpo? Tam... W ogóle nie po nim się nie spodziewasz właśnie takiego. Nie no, spodziewasz się, tak stereotyp masz. Nie no, jak mówisz ktoś, że jest prezesem dużej firmy. Ja kompletnie go w ten sposób właśnie jako totalnie anty właśnie tego typu zachowań i jakby obrazowi korporacyjnemu absolutnie nie. No ale spoko, no jakby kwestia. I on miał fajną oceny. To miał pomysł na tego Amstrada jako, znaczy mówię o komputerze,
o pierwszym modelu 464 jako takim komplecie, bo to miał być zestaw gotowy do uruchomienia, czyli nie musiałeś się martwić o magnetofon, czy masz odpowiedni telewizor. W ogóle nie musisz stroić kanałów i przede wszystkim zajmować telewizora innym domownikom, kiedy pracujesz na kompie, bo z pudełka wyciągasz wszystko, czyli monitor, komputer z wbudowanym magnetofonem i okablowanie. No tak, Marcin, ale musisz wziąć pod uwagę, że jakby głównym czynnikiem konceptu była chęć uszknięcia rynku Commodore i ZX Spectrum, nie? Tak, tak, i Sinclaira, jeszcze Acornów. Była z góry koncepcja, zróbmy coś, czego tamci nie mają i spróbujmy przejąć trochę rynku, albo wręcz pokonać ich na rynku. No tak, ale też właśnie wchodzi w takim dobrym momencie, bo jakby jestem czwartym graczem, można powiedzieć, na rynku, jakbyśmy liczyli jeszcze Atari. No i nie liczymy tych tam, dużo było procentów jeszcze komputerów na Wielkiej Brytanii najróżniejszych, ale powiedzmy ten Commodore, ZX Spectrum, Acorn, Atari gdzieś tam. BBC Micro. No jeszcze, no to Acorn, tak, w pewnym sensie. Oni tutaj wchodzą w ten moment, kiedy już jakby pionierzy przygotowali rynek, tak, i może wejść z taką propozycją trochę premium właśnie, taką propozycją zamkniętą, no bo jednak również w Wielkiej Brytanii Amstrad był znacznie droższym komputerem w tym momencie niż oferta ZX Spectrum szczególnie, tak. A więc on prezentuje i z tym swoim przekazem, co jest dobrze widać z tamtego czasu na reklamach, gdzie jest ta prezentacja, że to jest komputer dla wszystkich, tak? Czyli dziecko będzie mogło grać sobie w gry komputerowe, a rodzice będą mogli używać poważnych programów komputerowych, tak? I tutaj fajnie znalazł ten taki segment właśnie, że zapłacicie trochę więcej, ale wam to się opłaci, a nie, że kupicie Spectrumusia tylko do giereczek, tak? I tak naprawdę żadnych poważnych zastosowań. Zresztą były dwa zestawy, bo jeden był z kolorowym monitorem, a drugi z zielonym. Zielonym. Mhm. I był też taki fajny myk marketingowy, że do pudła całego pakowano też oprogramowanie. Tam było 12 sztuk programów gier. Tam znalazł się między innymi Harrier Attack, Omami, Roland of the Ropes, czyli takie szlagiery amstradowców. I to było fajne, bo to była, to co powiedziałeś, to była dobra zachęta właśnie dla ludzi. Kupmy pierwszy komputer, który jest już gotowy. Tu ty się pouczysz, ja coś poprogramuję, mama zrobi zakup, listę zakupów na komputerze, czyli takie slogany, które już gdzieś tam były na przykład przy Commodore używane, oni też później powtarzali, że kupujesz bundle packa takiego. Tak, i ta integracja była taka na poważnie, czyli to, że nie było właśnie zasilacza wystawionego na zewnątrz albo budowanego komputer, tylko w monitor, powodowało, szczególnie sam pamiętam, jak jakby wracało się teraz do tych starych komputerów w retroświecie i zaczyna to powodować poważne problemy, że to nie jest już takie trywialne i człowiek nie jest przygotowany, że tak, ale ja nie chcę kupować monitora, tak? Chcę kupić tylko Amstrada i się cieszyć tym Amstradem. Okej, okay, oczywiście dzisiaj są rozwiązania, sobie z tym radzą, ale początek był taki, że trzeba było jakby się douczyć w tym temacie, poszerzyć swoje wiadomości, że to nie było tak jak w stosunku do innych komputerów. I Amstrad też zadbał o taką firmę córkę, czyli Amsoft, która była i deweloperem, i wydawcą oprogramowania. Ponadto wypuszczali też peryferia tam w postaci na przykład czystych nośników trzycalowych, jak już później wszedł model 6128, czystych kaset magnetofonowych obrędowanych własnym logo, i dostępny był też joystick Amsoft, moim zdaniem strasznie kieprawy, taki toporny i mało ergonomiczny, przynajmniej z wyglądu. I do niego dorzucano też kilka gier na kasecie i to był znowu taki marketingowy chwyt, bo napisali na pudełku, że gratis soft o wartości tam 100 funtów, a te gry to powiedzmy były takie gorszego sortu, ale było, że mogłeś od razu sobie kupić. Znaczy Amstrad jako firma też jeszcze, a propos marketingowego podejścia, zrobiła też taką sztuczkę, pozwolę sobie tak nazwać, z wprowadzeniem Amstrada na rynek hiszpański. 474. 472. 472, tak. Aha, bo to od kilobajtów było, tak, bo ten miał 60. No od kilobajtów dołożyli, tak, kostkę na podstawce, w ogóle nie połączoną elektrycznie z płytą.
To chodziło chyba tam tylko o kwestię po to, żeby uniknąć podatku, który tam był nałożony przez hiszpański rząd na komputery do 64 kB pamięci. Dokładnie. No, ale kostka była w podstawce, a ich, no i tam obowiązek był też hiszpańskiej klawiatury, więc jakby załatwili tą sprawę, dodali znak, ten tą charakterystyczny Enie, że tak się wyrażę. Ale później jakoś Hiszpanie weszli do Unii i problem się rozwiązał, ale jakby kwestia biznesowa i jak dobrze się odnaleźć na rynkach obcych. No właśnie, nie bo było to obca Sugarowi. Bo właśnie to samo zrobili, nie, z rynkiem niemieckim, gdzie jakby komputer nie spełniał norm z powodu krawędziowych złącz, takich norm bezpieczeństwa i Niemcy nie chcieli dopuścić, no to po prostu zastosowali inne złącze Centronics i jakby dogadali się z drugą firmą Schneider, tak, i był pod taką marką Amstrad Schneider. A więc bardzo takie sprytne rozwiązania, właśnie, no właśnie tutaj pokazana jest taka smykałka biznesowa. Do rynku, tak. Elastyczni do rynku, jakby też przyświecało chęć, wiadomo, biznes jest biznes najważniejszy, tym bardziej, że jakby Sugar też nie wywodził się jakby z kręgu IT, czy tam tych, którzy tworzyli komputery i jakby nie był mocno związany. No, Trammell też był biznesmenem, kto inny dla niego projektował ten komputer, tak też on, więc jakby tutaj ta biznesowa droga Amstrada była bardziej ciekawa i upstrzona pewnymi takimi historiami, czy właśnie jak sytuacjami z wejściami na rynki europejskie, w tym wypadku niemiecki i hiszpański, które tam miały pewne ograniczenia czy regulacje, więc sprytnie dało się je obchodzić. I to też miało swoje konsekwencje takie sprzedażowe, bo jednak to, że się przystosowali do danego rynku, tak, jakby zlokalizowali ten swój produkt, no to właśnie w Hiszpanii, w Niemczech, we Francji ten komputer cieszył się popularnością. We Francji ogromną, tam w pewnym momencie stanowił podobno połowę 8-bitowych komputerów u żabojadów. I co ciekawe, to był głównie model 6128, odwrotnie jak w Wielkiej Brytanii, gdzie dominował 464. No właśnie, co ciekawe u schyłku, bo trzeba to też spojrzeć na to, że jak już 6128, no to już schyłek komputerów 8-bitowych, potem Amstrad kupuje w zasadzie Sinclaira i plus 2, plus 3 to już jakby na bazie doświadczeń właśnie 6128. Wychodzi ten komputer i zdobyła tak dużą popularność właśnie na tym rynku francuskim, hiszpańskim chyba również, też on tam był mocno popularny. Jakby Niemcy mieli fabryki Commodore u siebie na rejonie i chyba mi się wydaje, że jakby mimo wszystko nie w Niemczech tak nie, mocno bo tam nie jeszcze rządzi. Atari, nie? Atari jest też no jeszcze Atari szybko już, rozkręcało 16-bitowe. Już w ogóle, ale jakby Trammell bywał w Niemczech, w Braunschweigu była fabryka między innymi. Potem przejął Atari, więc jakby też żywo zainteresowany tym rynkiem niemieckim. Wiadomo, że po dzień dzisiejszy Niemcy to przedpokój Stanów Zjednoczonych w Europie. Jeśli chodzi o biznes rynkowo i jakby bardzo mocno są związani w ogóle biznesowo. I jakby wszystko, co ze Stanów, zaczyna się w zasadzie w Niemczech, więc... No, może będzie to już tryb dokonany niedługo, no zobaczymy jak się potoczy teraz. Zobaczymy jak się... Tak, no jakby... Tak, ale masz rację, do tej pory jak sytuacja geopolityczna tak. mocno się zmieniła, ale jakby... Sprawa jest rozwojowa. Tak, ale jeśli mogę pozwolić sobie na taką dygresję, jakby na potwierdzenie tych słów, no to wystarczy spojrzeć na rynek muzyczny, gdzie, sorry, że będę tutaj monotematyczny i odniosę się do teraz jak Metallica wydawała album, to oczywiście na rynkach niemieckim i brytyjskim, ale w większości na niemieckim Universal Music Deutschland, jak zwykle miał ich na miejscu do wywiadów, do promocji, wszystko zrobione z większą pompą, więcej można z punktu fana
było wyrwać, zobaczyć i tak dalej. Natomiast te rynki takie tutaj u nas, tam coś trzeba było wymyśleć, coś przykombinować. Natomiast wszystko odbywało się tam, bo dla nich to jest jeszcze no jakby rynek pierwszego wyboru, gdzie tam się zaczyna cała promocja. Jednym słowem rasizm. Rasizm. No, potem Londyn, nie? Na przykład troszeczkę się też sytuacja Wielkiej Brytanii zmieniła po wyjściu z Unii, ale jakby te dwa rynki dla Amerykanów, Niemcy i Wielka Brytania jakby były tym pierwszym wyborem, pierwszym krokiem, gdzie oni stawiali, jakby chcieli zacząć biznes w Europie, no to tam, nie? Już pomijam sytuację naszą w tamtym czasie jako kraju, także to jakby jest już ten, ale póki co po dzień dzisiejszy tak to właśnie wygląda. Słusznie, Marek, zauważyłeś, że troszeczkę stolik w geopolityce się wywrócił, a co z tego będzie, no to no tak. To się okaże. No jeszcze chyba dożyjemy, zobaczymy. No, nie powinniśmy, dobrze by było, no. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do tej właśnie tej konstrukcji, bo cały czas mówimy o tej zamkniętej konstrukcji. No właśnie mamy ten magnetofon, który jest zbudowany, co jest ciekawym rozwiązaniem, bo jednak wszyscy konkurenci mają zupełnie inaczej. Mają ten magnetofon dokupywany dopiero jako akcesorium. Ale mamy bardzo dosyć szybko, tak, no bo Amstrad tutaj próbuje jakby cały czas realizować, że jest tym takim procentem premium, co prawda porusza się w 8-bitowej cały czas architekturze, ale dostarcza szybko stacji dyskietek i to o specyficznym rozmiarze, tak? Jakby badają rynek i wybierają 3 cale, który ostatecznie okazuje się, że nie zostanie zwycięzcą, ale jeszcze wtedy nie wiadomo, tak? Po prostu wybrali. Dyskietki są co prawda trwałe, ale to z drugiej strony to podejście to było widać, dobre. To są trwałe, szczególnie. Tak. Problem był taki, że one były jednak droższe, a wygrywały, no wojnę mediów często wygrywają rozwiązania po prostu tańsze. No i te 3,5-calowa dyskietka bardzo awaryjna jednak o wiele bardziej była popularna, nie? I zdominowała rynek. I co ciekawe, do modelu 464 wydano zewnętrzną stację dyskietek właśnie na dyskietki, a do modelu 6128 można było kupić magnetofon firmowy Amstrada. No, można było się zastanawiać właśnie po co magnetofon, jak masz stację, ale raz to co Marek powiedziałeś, że dyskietki były drogie, a dwa, że część ludzi kupowało właśnie też gry na kasetach, które były tańsze, i mogli też korzystać z cover tape'ów, które były dołączane do czasopism amstradowych z grami, więc to też jakiś taki był wabik. Bo w ogóle pierwsza premiera właśnie stacji dyskietek była jeszcze przy Amstradzie 664, ale który się okazał, no... Tak. 3 miesiące. Podejrzewam, że osoby, które go kupiły, to sobie tak bardzo pluły w brodę, no bo za chwilę z większą pamięcią 6128, naprawdę bardzo fajny Amstrad, jeden z chyba, znaczy ten, który darzy taką największą sympatią. Tak, dla mnie najfajniejszy. Ale dzisiaj, Marku, posiadacze 664, no w zasadzie posiadają białego kruka i zakupu na rynku elektrośmieci, czy naszego szumnie zwanego retro, to jest jakaś paranoja, żeby kupić. Już, to po prostu ciężkie pieniądze. Ogromne pieniądze za wersję 64. No ale swoją drogą to, że była ta wersja dyskietkowa, to podejrzewam, że dla wielu osób też w Polsce, możemy na chwilę przejść na rynek polski, jeżeli chodzi o polski rynek, przyjmował Amstrad, no to był też wstępem dla posiadania tej stacji dyskietek właśnie dla wielu osób, bo jak już został kupiony ten komputer, no to chcąc nie chcąc na przykład mieli tą stację dyskietek, oczywiście jeżeli wybrali model ten 6128, no bo jednak ta stacja dyskietek przy Atari, no to długo oprócz, no tam się z Hubertem akurat udało, ale generalnie no nie była tak popularna, tak, wiadomo, w tamtym czasie, szczególnie w latach 80., tak, pod koniec, w drugiej połowie lat 80., no była za droga, tak, już jak ludzie się po prostu już machali ręką i korzystali z tej kasety. Na chwilę kupię magnetofon, a później się zobaczy. I się zmieniało później cały komputer. A w Polsce mieliśmy Amstrady, bo można było je kupić za pośrednictwem tej firmy Pol Anglia, która reklamowała się w Bajtku. I sprawdziłem sobie ceny z połowy 1990 roku, które właśnie można znaleźć w Bajtku. I model 464 z monitorem mono kosztował 1,7 miliona starych złotych, a dla porównania Spectrum Plus albo Atari 65XE około miliona
Commodore z kolei 64 kosztował też tyle co Amstrad z tym kompletem, czyli bez peryferiów zupełnie kupowałeś w tej samej cenie komputer. Pamiętam właśnie, że jak ja kupowałem Commodorka, tylko to mówisz z kaseciakiem, nie? 464, tak, Amstrad. No i Commodore z kaseciakiem, i gdzieś mi dzwoni, że to było właśnie około 1 800 000 złotych ówczesnych. Bo ten wypasiony już 6128 ze stacją i kolorowym monitorem to już były trzy bańki stare, czyli to już trzeba było naprawdę tureckimi swetrami chyba handlować, żeby sobie kupić. Ile to było pieniędzy? Strasznie. Nie wiem, jaki to sprzelicznik na dzisiejsze, ale no. Ja nie wiem, czy ogromnie. Ja już to opowiadałem tą anegdotę, ale myśmy w tamtym czasie sprzedali Trumpka tata mój sprzedał Trabanta, z którego z kosztów dorzucił do Commodorka. To było właśnie też koło 1 800 000 wtedy, czy 1 900 000 wziął za Trumpka. A w ogóle to, czyli ten Amstrad na polskim rynku był jakby dostępny, tak? Dla tych, co mieli pieniądze, to absolutnie mogli skorzystać z jakichś ofert, czy to bazarowych. Ja nawet znalazłem informację, że on się pojawiał też czasami w Baltonie, ale nie wiem, od których to modeli. A poza tym, jeszcze co ciekawe, on się pojawiał też tymi kanałami nie do końca legalnymi, w sensie opozycyjnymi, dlatego że Amstrad był popularny właśnie przy składaniu tekstu i część w czasie jeszcze władzy PRL-owskiej, gdzie działała jakaś tam opozycja, drukowała, przygotowywała wydania swoich jakichś tam czasopism wydawanych nielegalnie, tak, bez cenzury. To były właśnie przez były te teksty składane na Amstradach, a te Amstrady były właśnie sprowadzane, nie wiem, właśnie z Niemiec możliwe. Wiem, że Kościół był też podobno dobrym źródłem Amstradów, bo jakaś tam była z Francji, był taki kanał. Dostałem tą informację na premierze naszego wtedy filmu od takiego naszego wspólnego znajomego i właśnie to był bardzo ciekawy wątek, o którym nie słyszałem, że właśnie Kościół bardzo dużo miał w tych swoich, tam wiecie, kancelariach, właśnie tych Amstradów bezpośrednio z francuskiego kościoła. To jak z Francji, to pewnie... I później często sprzedawali. Oni często sprzedawali, bo nie potrzebowali, albo woleli sprzedać i kupić właśnie słabsze, gorsze komputery, które im wystarczały, albo w ogóle ich komputery nie interesowały. I to szło na sprzedaż ten na rynek, tak? Na giełdę. To co, to przechodzimy do gier? W takim razie. No jeszcze tylko, wiecie co, ja bym tylko jeszcze chciał zakończyć może, tylko nie wiem, czy właśnie teraz, czy może teraz będzie łatwiej, bo później będzie nasz czas gonił. To jeszcze, co się dało dalej, tak? Amstrad mocno przeszedł jednak później w pecety, tak? Zaczął może jeszcze szybkie pytanie. Mieliście, będąc dzieciakami wtedy, dostęp gdzieś się pomacać albo zagrać w tym czasie na Amstradzie? U mnie na całym osiedlu był jeden 464 z zielonym monitorem i miałem fuksa, bo miał go chłopak, który był równolatkiem i był sąsiadem mojego kumpla z ławki szkolnej, więc ja parę niestety, razy byłem niestety nie miałem i mogłem okazji zobaczyć nawet na żywo ten komputer. Ja podobnie, miałem właśnie kolegę młodszego, ale taki z naszej paczki i jego starszy brat właśnie miał tak naprawdę ten komputer i tam nie byłem u niego zbyt wiele razy, ale kilka razy byłem i faktycznie graliśmy, a więc ten Amstrad. Tak czułem, że on nie jest tak obok mnie, w sensie nie czułem, nie była mnie ta egzotyka. A na Grzybowskiej też Amstrad zawsze gdzieś tam występował. No i w Bajtkach ten Amstrad był promowany przez w pewnym momencie dosyć mocno. Ja sobie nawet nie potrafię przypomnieć, czy na giełdzie coś, gdzieś było jakieś stoisko, że był Amstrad. Wydaje mi się, nie, że to było komodorkami, było Atarikami. Znaczy sporo to przesadzam, ale się pojawiały. Zawsze nie był pamiętam, ciekawy ten, także ten komputer. Widocznie tak nie. To znaczy z tej grupy może... tych czterech ośmiobitowców, czyli Spectrum, Commodore, Amstrad, nie chcę przesądzać, ale na szarym końcu. Nie zapamiętałem, dlatego stąd moje pytanie. Ja nigdzie mi nie utkwiło, więc... Ale był klan Amstrada w Bajtku, czyli... Był, oczywiście tak, no ale to jakby... A nie było BBC Micro, Acorna, więc... Ale był Amstrad. To toczalna egzotyka to była, nie? No właśnie, ale jako firma właśnie później te pecety dosyć mocno, poważnie się zaangażowali i to nie wyszło im na dobrze, no bo jednak składaki wygrały wszystko, tak? Takie pecety w montowniach na Tajwanie i na Bliskim Wschodzie, w Tygrysach Azjatyckich. No to po prostu producent markowy
oprócz jakichś tam, nie wiem, jak amerykański Compaq czy Dell, no to nie był w stanie takiej klasy rywalizować. Z jednej strony z wielkimi potentami ze Stanów, a z drugiej z tanimi komputerami składanymi. I ten Amstrad oni PC-towy... Oni też, Marku, z czasem przegrali, a myślę, że warto by wspomnieć też o tej serii Plus, bo jakby tak. Wydaje mi się, że to była chyba najbardziej zaawansowana seria 8-bitowych komputerów, tylko że czas już był nieodpowiedni no, o to chodzi. Temu. Moim zdaniem to był trochę już taka no, bardzo nerwowe ruchy, coś takiego, co robił Commodore też pod koniec swojego, czyli nieprzemyślane do końca decyzje. Bo oni się przy tym 8-bitowym. Znaczy, wiesz, kwestia nie ja bym może nie rzucał takiego oskarżenia, że nieprzemyślane, tylko że po prostu. No, zwyczajnie przegrali z czasem. Bo, ale, wiesz, ale to jest zdominowało decyzja, mocniej, lepiej, więcej. Wiesz o co chodzi? Tak, bo w takim tym kierunku, jakby. Inaczej, nie umieściłbym samej konstrukcji, natomiast no, jakby przegrali z czasem. Ale jeszcze próbowali zagrać w jednej lidze, czyli zrobili swojego GX, tak, konsol GX 4000. Zresztą jak wszyscy równolegle producenci, tak, Atari, Commodore, tak samo każdy swój jakiś tam przedstawiciela pseudo-konsol zaprezentował, najczęściej umieszczając właśnie któryś ze swoich komputerów i tak samo GX 4000 miał w środku przecież plusa. Tak, 464, tak, nie, 6128 chyba plus. Tak, tak. Ta architektura, no i tam się pojawiło ogólnie na to 50 gier. Komputer jakby wrócił do łask tak naprawdę kilka lat temu, jak się pojawiły jakieś takie nieotwierane w ogóle egzemplarze gdzieś z jakichś magazynów. Było, dokładnie, tak, i sprzedawano. Ja z Hubertem kupiliśmy wtedy po takim, ja już sprzedałem tę swoją wersję, ale chyba Hubert ma do dzisiaj. I nawet pograliśmy sobie, ona była ta wersja jest z dwoma padami, a więc jest naprawdę taką konsolą i zbudowaną grą na kartridżu. To rubber, ten wyścig taki samochodowy. Burning rubber. O, właśnie, tak, płonące gumy. I jest dosyć fajnym takim, może już trochę, wiadomo, na tamte czasy, już w czasach Lotusa i Jaguara, no to troszkę za późno, ale to fajna gra. No, ale no nie przebił się zupełnie, tak? To też okazało się porażką. Nie dało rady. Okay. No dobra. Chyba... No to przechodzimy do... A jeszcze tylko, o na koniec, zamykając sprawę. Bo Amstrad jak skończył? Tak naprawdę Amstrad jest do dzisiaj istnieje, to jest ważne, tylko że nie jest to samodziałająca firma, tylko została wykupiona przez Sky. Przez tego właściciela no, mediów, tak? Z najbardziej go kojarzymy z kanałów filmowych. I Sky jest właścicielem Amstrada. Natomiast ciekawą tylko anegdotę powiem. Jak między 2005 a 2010 pracowałem w Samsungu i tam pracowaliśmy przy... Tworzyliśmy takie set-top boxy, czyli takie dekodery cyfrowe. I tam robiliśmy na to oprogramowanie. Samsung tworzył też hardware oczywiście cały. No i miałem takiego kolegę, takiego z bliskiej znajomości, który kiedyś tam odszedł z tej firmy i przeniósł, wyjechał do Wielkiej Brytanii i się później okazało, że zaczął pracować właśnie w Amstradzie. Bo Amstrad akurat wtedy, Sky jakby zrzucił na niego, jako stworzył, że to jest ten oddział, który się będzie zajmował teraz dla niego właśnie dekoderami cyfrowymi, set-top boxami. No i to było fajne, bo ten kolega chyba w ogóle w przeszłości chyba miał Amstrada, dla niego Amstrad był generalnie taką marką, taką znajomą. No i pracował w roku tam 2010 czy coś takiego, czy nadal pracuje chyba, już dawno nie miałem z nim kontaktu, właśnie w Amstradzie. Tylko już no, przy zupełnie innym hardware'ze. Dobra. Wejdźmy do gier. Właśnie, wejdźmy do gier, bo razem z premierą modelu 464 w 1984 roku pojawił się w tym bundle packu m.in. Harrier Attack, czyli całe 9 kilobajtów kodu udającego konflikt o Falklandy. No, nigdzie na okładce ani w instrukcji nie było o tym mowy, ale kontekst był oczywisty. Lecimy Harrierem i bombardujemy argentyńskie pozycje. I dla mnie, myślę, że to był właśnie ten pierwszy tytuł, który widziałem na Amstradzie u tego kolegi, o którym wspominałem. Tylko zanim go zobaczyłem, to usłyszałem całą historię, jak oni siedzą i grają we dwóch w grę dla jednego gracza, bo to polegało na tym, że jeden siedział na klawiaturze i sterował Harrierem, a drugi rzucał bomby. I
To było takie jak na automatach, czy mogę panu strzelać, to oni tak rozgrywali właśnie na tym Amstradzie tą grę. Ja nie pamiętam, czy on miał ten oryginał z tego bundle packa, bo nie przypominam sobie, żebym widział tą taśmę i to pudełko oryginalne, ale ten Harrier to zdecydowanie jest pierwszy mój Amstradowy tytuł, w jaki mogłem zagrać, porzucać sobie bomby, albo tam ewentualnie posterować. No nie robił jakoś specjalnie wrażenia, bo to był port gry ze Spectrum i taka banalna gra, no nie ma na czym zawiesić oka. Raz, że port, dwa, że ja... Mamy kilka tych tytułów i jakby w tej grupie tych tytułów są może dwa albo trzy, które były tylko i wyłącznie na Amstrada. I jakby trochę byłoby to nieuczciwe dzisiaj mówić o tych grach. Jedno słowo. Nie było, z mojej perspektywy nie byłoby to uczciwe mówiąc o tych grach, odpalając sobie je na emulatorze i dzisiaj... Uczciwie miałem w większości sytuacjach odruch wymiotny i żeby było zabawniej, przejrzałem te same gry, albo bardziej byłem związany emocjonalnie z tymi tytułami, ale w wersji na Commodore w większości. No i niestety ten Harrier to jest bardzo słaby port, jeśli chodzi o Amstrada. Wystarczy, jeśli chodzi o samo scrollowanie, które w ogóle nie ma dynamiki, szarpie tym ekranem tam. A zobaczcie sobie na takim Commodorem, którym tam jednak te pikselki szybciej biegają i jest to, użyję takiego słowa, płynne. No słaby, to słaby tytuł, kompletnie nie zrobi tej roboty, że powiem, no tak, kurde, można zazdrościć Amstrada, że nie mieliśmy go, nie mieliśmy możliwość, żeby w tą grę zagrać. No zdecydowanie chyba jeden z najsłabszych z tego zestawienia. Ale żelazny klasyk amstradowy. Właśnie, dlatego mówię, go mamy tutaj, bo jest historycznie ważny. Jeśli będę miał coś do powiedzenia na temat jakiegokolwiek z tytułów, który tutaj jest na liście, to albo w większości przyrównam go do wersji Commodore'owej, w jednym przypadku chyba tylko do Amigowej i tyle. I jakby coś, co zawsze uważałem za wielką przewagę Amstrada w stosunku do Commodore, czyli tą taką intensywną, soczystą, mocno nasyconą paletę barw, tak się okazuje, że w niektórych sytuacjach jest ten sam problem, co z Lynxem, albo z którą z Segą, że po prostu robi się jeden placek taki kolorowy i ciężko czerpać fan z zabawy w niektóre gry, bo jest za bardzo nasycone są kolory i okej, to może być mocno subiektywne odczucie, tak? Nie wiem, może ja tak te kolory odbieram na swój specyficzny sposób, ale wydaje mi się, że tutaj nasycenie tych barw czasami mocno przeszkadzało w stosunku do niektórych tytułów, ale to może za chwilę. No ja jeszcze powiem trochę o tej samej grze, bo mamy tutaj właśnie niby, że konflikt, wojnę po Falklandy między Argentyną i Wielką Brytanią i mamy tylko Sea Harriera właśnie, stąd ta nazwa, i którym tam sobie latamy. Znaczy tak naprawdę startujemy z lotniskowca, lecimy, przelatujemy i napotykamy samoloty przeciwnika, możemy je niszczyć, bombardujemy jakieś, tak jak Scrabble, nie? Jak ta taka arcade'owa, typowa gra. Taka bardzo charakterystyczna, no taki motyw, tylko dolatujemy w końcu do tej wyspy przeciwnika i tam ją mamy zniszczyć bazę i wracamy. Mamy wrócić na lotniskowiec, musimy też oszczędzać paliwo i z tego powodu właśnie, że właśnie jak Michał mówił, scrolling jest bardzo umowny, to gra troszeczkę przypomina, ja bym to powiedział, może jest takim wczesnym superhotem, dlatego że jak my się ruszamy, to i świat się rusza, tak? I mamy możliwość przewidywania, na przykład jak rakieta, gdzie poleci, tak jak wręcz w takiej trochę turówce właśnie, jak w tej grze, gdzie my trochę decydujemy, wiemy, gdzie przeciwnik będzie na kolejnym polu. I na przykład to strzelanie rakiet właśnie w samoloty przeciwnika, to właśnie nie jest jakąś dynamiczną zręcznościówką, tylko moim zdaniem trochę takim właśnie planszówkowo szachowaniem się. Wiemy, że ten pocisk doleci, widzimy jakby punkty ruchu w głowie, a więc ten taki swego rodzaju prymitywizm jest nawet uroczy, muszę przyznać. Natomiast
Dzisiaj. Natomiast wtedy, no to jest gra z 84 roku, tak, z 83 na Spektrumie. No to jest, no to jeszcze ta, ta faza, no takich jednak graficznie dosyć, dosyć prostych tytułów. Natomiast sprzedawała, tak, jakąś fantazję właśnie tego latania, niszczenia bazy przeciwników. No i dla tych ludzi, którzy rozpoczynali na Amstradzie swoją przygodę, właśnie jest jednym z tych takich kultowych tytułów. Tak, właśnie dlatego o nim mówimy, chociaż zgadzam się, Michał, ten tytuł absolutnie no nie jest wybitny w tym designie, tak? Co ciekawe, ja go znam na przykład tylko z Amstrada, z żadnych innych komputerów. Myślałem, że to jest ekskluzyw przez długi czas. Tytuł ekskluzywny. No, ten tytuł mi się też przewijał gdzieś tam na Grzybowskiej, coś tam, ale no nigdy nie wzbudzał, no z powodu tej swojej grafiki jednak jakiejś sympatii, no ale pomysł jest fajny na tą grę, tak? Wiadomo, no każdy komputer musiał mieć swój Scramble, swój jakiś tam Wings of Fury, bo to jest taki Wings of Fury, tylko wiecie, no. Z dawnej epoki, z średniowiecza, no. W tym bundle packu obok tego kultowego Harriera był też nie mniej kultowy Roland on the Ropes. Ja to kiedyś nazywałem takim amstradowym klonem Montezumy, bo też mamy chłopka, który biega po labiryncie, po grobowcu i unika przeciwników, chodzi po linach, skacze i musi odnaleźć tam jakiś skarb. I ja się tak doczytałem, że początkowo ta gra miała nazywać się Fred, ale imię bohatera zmieniono na Roland z tego powodu, że Roland to był człowiek Alana Sugara, który był jednym z mózgów projektu Amstrad CPC. On nazywał się Roland Perry i w ten sposób został uhonorowany, unieśmiertelniony właśnie za pomocą gry. Tu jest właśnie bardzo ciekawa historia, bo tutaj uważa się, że właśnie tą serię, bo to jest tam sporo tych gier właśnie z bohaterem Rolandem albo Fredem, bo niektóre wersje, w niektórych wersjach występuje jako Fred. Tak? To nawet nie wiedziałem. No właśnie. Tak, są właśnie czasami może się nie pamiętam, czy na Commodore 64 niektóre części to właśnie się nazywa, czy na Spektrumie Fred po prostu. I mylą się zresztą z innym Fredem, który też jest. Nie mówię o tym Atarowskim. Ale jest jeszcze inna gra Fred przecież na 8-bitowce. Natomiast tam Alan Sugar jest uznawany też jakby, że brał udział w dewelopowaniu tej postaci, tak? Że on ją jakby... Tylko wiadomo, no to jest biznesmen, to do końca dzisiaj jest podpisywany w kredytach, a to było na przykład, mogło być na poziomie, miejmy swoją taką maskotkę, tak? Tak? Jak ZX Spectrum ma... Jak Sega ma jeża. Tak. Horacego no. Na przykład miał Spectrum też, prawda? JZ Willy, Maniac Miner i tam Willy. Monty Mola, tak. No więc my też miejmy. I udało im się, tak? Ten Roland faktycznie stał się jakimś tam symbolem dla właśnie użytkowników Amstrada i cieszył się popularnością tej gry. I jak w ogóle był fajnie narysowany, był taki ludzki, bo miał ten swój kapelusz, shorty, tak, czerwone fajnie buty, narysowany, ale znowu nohal, ten scrolling oczy, tej usta. Jakiś odpowiednik Ricka Dangerosa. Ale znowuż to tak, ale ten scrolling tej mapy, niestety, ale skutecznie... Kiepsko było. Skutecznie zniechęca, naprawdę, więc to jest tak jakby, wiesz, gra się zestarzała. Ale zagrajcie, jest, nie? Zagrajcie, sprawdźcie, wiesz o co chodzi, ale... Otóż nie, to jest kolejna gra, która jakby no jest flagowcem, ma swoją historię związaną generalnie z Amstradem, ale... No ale tyle, nie zamierzam się też pastwić jakby. Znaczy wiesz co, ja miałem z nią bardzo dobre wspomnienie właśnie przez Bajtka, zły numer wziąłem ostatecznie, pomyliłem się, ale w jednym z tych pierwszych numerów z 1986, gdzie było faktycznie parcie na te amstradowe tytuły i się ich tam dużo pojawiało, no to on mi się, zaszczepił mi się ten, tam był dobry, dosyć fajny screen właśnie, jak taki właśnie Indiana Jones chodzi po tych lianach, tak, już miałem, moja wyobraźnia tam buzowała, no i ja do dzisiaj te gry wszystkie, większość z nich albo mi się udało z Bajtka skończyć, albo odświeżam i sobie gram. No i tak samo te kilka miesięcy, nawet nie kilka miesięcy, z miesiąc temu stwierdziłem, że czas zająć się wreszcie na serio tym tytułem. Ściągnąłem go na wszystkie platformy, ale ostatecznie, tak jak masz, Michał, rację, wygrała wersja komodorowska zdecydowanie. Po prostu ta wersja amstradowa wygląda fajnie, jest kolorowa, jest ładna. Niestety scrolling jest masakrycznie męczący.
po prostu jest taka klatkowanie, taka klatka po klatkę. Wiesz, jakby czasami ekrany się odświeżały. Nie odświeża, czasami się ta postać nie odświeża. Nie wygląda, znaczy wygląda to dobrze, natomiast działa słabo. A wersja komodorowa działa bardzo fajnie, nie wygląda, wygląda spoko, natomiast może nie ma tylu kolorów, co nam stadowa, ale działa bardzo fajnie i udało mi się jakby odhaczyć ten tytuł, skończyć, przejść. No bo tam chodzimy sobie po takim labiryncie tak naprawdę. Ten labirynt jest dosyć fajny, powiem wam, bo zwykle jak się grało w takie gry, to bez mapy nie ma szans, tak? A tutaj w mózgu jesteś w stanie zapamiętywać pewne ścieżki i odcinać w głowie miejsca, czyli jakby nie jest za bardzo zagmatwany. W sensie musimy tam, w tej grze musimy, możemy zbierać skarby, ale chodzi o zebranie klucza i otworzenie drzwi i później jest nowy poziom, jest tak 6 poziomów, tak. No i są przeszkadzajki. Bardzo prosta gra, ale fajnie, że to mi się podobało, że w głowie można sobie rysować tą planszę, odcinać obszary, w których byliśmy. I to jest zaleta tej gry, pomimo że ta gra nie jest zbyt właśnie ambitna, zbyt... Chodzimy sobie tym ludzikiem po lianach, zbieramy przedmioty, koniec. Tych przedmiotów nie używamy przecież, tylko to jest wszystko punkty. Myślę, że jest to też kwestia tego, że jest to tytuł startowy i od czegoś trzeba było zacząć, prawda? Zrobić jakoś pierwsze kroki. Ale rozumiem, jak ludzie, na przykład właśnie dzieciaki w 1984 roku, czy później właśnie w Polsce, dlaczego ten tytuł był popularny? No bo on był taki, nie miał bariery wejścia, znaczy była minimalna ta bariera wejścia, tak? Od razu zaczynałeś, już była jakaś zabawa, frajda. Jeszcze można było, ta gra nie była, chociaż ona była trudna, ja oszukuję, bo ja grałem z cheatami, tak? Ja tam grałem z jakąś nieśmiertelnością oczywiście, a czasami, bo mamy pistolet, ale te duchy i ci przeciwnicy czasami są... Albo nie jesteśmy kompletnie w stanie zdążyć, żeby ich zastrzelić, bo za szybko wyjdą. Albo czasami są, akurat pistolet na nich nie działa. I wtedy to trochę jest słabe. No więc... No to lećmy. Kiedyś w ogóle może opowiemy o innych tytułach z tej serii. Może bo tam jeszcze troszkę tych gier jest, prawda? Tak, tak. A ja ich nawet, szczerze mówiąc, nie znam za bardzo. Oprócz tego. To też nie kojarzę, więc będzie okazja nadrobić. No to podobnie w 1984 roku mamy Fruit Frank, czyli owocowego Franka, jakby to u nas na giełdzie. No, owocowy Frank to nic innego jak zżynka z Mr. Do. I znowuż nie mam grama ciepłych słów, jeśli chodzi o tą grę, bo jeśli spojrzeć na ówczesny port Mr. Do na Commodore 64, był bardzo bliski do arkadowego, wiele mu naprawdę nie brakowało, więc pozostaje pytanie, dlaczego taki port nie powstał na Amstrada, gdzie też jakby patrząc pod kątem tym, co zawsze mówiłem, często powtarzam, że ta paleta kolorów amstradowska jest o wiele fajniejsza, ładniejsza, przyjemniejsza dla oka, cieplejsza. Nie można tego było zrobić, a sam Mr. Do, jeśli popatrzeć na arkadową wersję, nie patrzeć na paletę kolorów Commodorka, no to jest raczej kolorową grą. Kolorową w sensie takim, że też jest duże nasycenie barw i te barwy tam są dosyć intensywne. Kwestia scrollowania, jakby no animacja nie tego... Nie, to jest jednoekranowa gra. Animacja, nie scrollowanie, animacja tego hopka, nawet nie pokusiono się o tam dwie, trzy klatki animacji dla tego sprite'a, jest strasznie toporna. Franek jest bardzo toporny. No i tyle, no w zasadzie ciężko mi cokolwiek jeszcze więcej mówić. Nie? I jak sobie ograłem teraz ten tytuł, to on mi tak... Wydaje się, że owocowy Franek to byłaby idealna gra pod naszego Bajtka, żeby ją tam opisać. Dziwię się, że nie było recenzji ani opisu tej gry, bo to taka gra pod dzieci, tak fajnie tytuł spolszczony. I to jest też taki ciekawy przypadek, że nasza prasa oczywiście przedstawiała gry na Amstrada, tylko to były tytuły multiplatformowe, czyli one jednocześnie były na Spectrum, na Commodore, czasem na Atari. I nie zdarzyło się, przynajmniej ja nie znalazłem, żeby gdzieś opisano produkcję dostępną tylko na CPC. Będziemy zaraz mówić o Sorcery i tam jest wersja opisana Amstradowa. To Sorcery nawet, Plus, tak? Tak, ale nie wiadomo o tego.
Ja zacząłem tą grać kiedyś, tą grę, i tam jest pomoce, mapka jest, i mi się nic tak, nie zgadzało. Znaku. Nic mi się nie zgadzało. Grałem jakąś wersję Commodore'ową czy Spec, i się okazało, dopiero doszedłem do wniosku, że jest dokładnie opisana, która się kompletnie Aha. różni. To jest bardzo ważne, te wersje Kojarzę się kompletnie tą mapkę, różni. Tylko że myślałem, że to jest to Sorcery zwykłe właśnie, pod Commodore nie, i pod Spectrum. Nie, to jest tam standardowa wersja, jest całkowicie opisana i możesz tylko tam standardową wersję ci pomoże. A w innych ci nie pomoże, nie, okay. prawie nic. A więc i tak samo później obok jest ping-pong, też opisany chyba w tym samym numerze, który też jest zdjęcie z wersji amstradowej, z tego co pamiętam. A więc jest właśnie ten taki moment, dokładnie, gdzie ci redaktor naczelny, redaktor, który tam się akurat opisywał te gry, miał Amstrada i uznało to jako taką... Stąd mówię, że Bajtek był takim promotorem nie tylko klanu, tylko właśnie gry. No widzisz, nie sięgnąłem aż tak daleko do tych Bajtków. Zacząłem gdzieś tak od 88 roku i tak, wiesz, wyżej sprawdzałem i... I to byłem zaskoczony swoją drogą właśnie, że wybrali właśnie jako, wiesz, ta... I opisywana okay, wersja ciekawe, i zdjęć. No. Okej, okay, to masz rację. Natomiast ja jeszcze sprawdziłem ankietę z Top Secretu numer 4, czyli to był 91 rok, w którym no, pokazano podział barw klubowych i tylko 2% czytelników miało jakiś model Amstrada. A takie Spectrum na przykład 11%, C64 25%, a małe Atari 47%, czyli komputer, który zdominował Polskę wówczas. No a reszta to była ta wschodząca generacja 16-bit, tam parę procent Amiga ST. Czyli tego Amstrada tak, no, było mało, ale jednak gdzieś się tam pojawiał. Tak, w ogóle z tym, jeszcze z tym Fruit Frankiem, to chyba jest w ogóle tytuł, jak czytałem różną prasę amstradową, czy rozmawiałem z ludźmi, którzy jakby się wychowali na Amstradzie w tamtym czasie, no to on jest tak jakby taką ikoną. Tak naprawdę Amstrada jest bardzo... I to jest gra, okej, okay, ona była jeszcze na MSX-a, ale możemy powiedzieć w pewnym sensie, że ona jest na wyłączność, tak? To jest typowy taki amstradowy tytuł, bo nie było na ZX Spectrum. No wiadomo, to była jakaś tam wersja Mr. Dua, więc każdy miał swoją wersję. Ale wciąż bardzo dobrze się wspomina, jest taki ogromny sentyment do tego. To, nie wiem, dla mnie to jest... Wydaje mi się, że jest taki odpowiednik, jak nie wiem, w Atari ma River Ride, tak? Się kojarzy. To, że właśnie ludzie po prostu wszyscy w to grali. Czyli jak już miałeś tego Amstrada, to tego Fruit Franka ogrywałeś. Tak. No, ale oczywiście no wyglądał trochę dziwnie takie te gra, bo jednak nawet już wtedy człowiek był w stanie zauważyć ładną grafikę, jakąś mającą jakiś styl, a tutaj ta grafika miejscami jest taka, no, taka karykaturalna i to taka bardzo... Niechlujna, mam wrażenie, taka. Miejscami niechlujna, tak. Taka ordynarna trochę. Ci przeciwnicy to nie wiadomo, co to jest, prawda? Zamiast wrzucić jakieś robale takie charakterystyczne, bo akcja się dzieje w ogrodzie, więc one mogłyby zżerać te owoce, to wrzucono jakieś takie właśnie groteskowe postacie, które nie wiadomo, co mają przypominać. Chodzące tak, głowy na nogach, takie chodzące. Angielskie trochę właśnie, taki styl angielski. Dziwny humor. No ale wciąż gra Mr. Do, wiadomo, swoim systemem, swoją mechaniką pomysłu na świecie się sprzedawała, więc i każda wersja później się sprzedawała. Ja na przykład uwielbiałem na Atari, już kiedyś mówiłem, tą Henry. Wy chyba właśnie nie kojarzycie tego. Z taką to fajną, tym, taką... tym z tym ogrodnikiem takim? Nie, taki nie. Ludzik, nie, taki Mr. Do, ale taki ludzik, po prostu jak ludzik narysowany bez żadnego charakteru, taka postać, to, wiesz. Nie wiem, może musiałbym zobaczyć. I ptaki takie latające i one potrafiły, jak się dopadły, to tak latały i był strasznie taki drażniący uszy dźwięk, taka naprawdę właśnie wersja, mroczna wersja Mr. Do. Natomiast bardzo to lubiłem. A oczywiście też Digger, tak, ten DOS-owy, na którym mój ojciec cały czas grał i po prostu w głowie to jedna z pierwszych w ogóle gier, jak miałem do czynienia. To też jest przecież odpowiednik Mr. Do. I ten początek, który zresztą jest Fruit Franka, to mi się bardziej z Diggerem kojarzy, ale pewnie Mr. Do też był, że pojawiają się te wszystkie bohaterowie, tak, dramatis personae, kto za ile tam punktów dostaniemy, jak go ubijemy, tak, czy to dobry, czy zły. No to nie tylko w tych grach, było też Pengo, to chyba Ladybug i jeszcze tam parę gier, Pac-Man, nie? Czy tam Galaga, czy Defender też pokazywał te Hall of Fame, które pokazywały, za ile punktów jest która gra. Dobra,
Przeskoczmy do 1986 roku, gdzie wyszło Sorcery Plus, właśnie ta gra, która była rzeczywiście w bajtku opisana, bo była podstawowa wersja Sorcery na Spectrum C64 i później wyszła ta rozszerzona, gdzie tam było, tylko na Amstrada. Kwestia większości komnat, czy tam plansz. Nowe lokacje, nowi przeciwnicy, czyli równa się więcej zabawy. I to był kolejny z tych tytułów od Amstrada. Ta gra już, inaczej, ten port, myślę, tak możemy powiedzieć, bo to nie był docelowy komputer, na którym było pisane. Jest dobry, nawet nie przyzwoity, tylko jest dobry i nie odbiega od innych portów. Jest bardzo poprawny. No sama gra, no jakby to już jest kwestia, czy komuś się podoba, czy nie. Taka klasyczna trochę, no... No jesteśmy czarodziejem i ratujemy kumpli od złego nekromanty. Tak, standard, no ale jakby to mam to jakiś itemek, coś przenieść stąd dotąd. Natomiast... No już jest poprawnie, już jest fajnie, już można się mierzyć na zasadzie, gdzie lepiej wykonane, co ładniej, czy to bardziej kolorowe. No na Amstradzie to moim zdaniem to super, bo to i robi użytek z tej palety barw. Te animacje są fajnie przygotowane, bo ta nasza postać i przeciwnicy, co kiedy na przykład obracają się 180 stopni, to mamy statyczne ekrany pomiędzy ekranami, statyczne i sama postać się pole... No bo on tam i oni się płynnie lewituje, poruszają, nie? Tam jest, nie ma, że dwie klatki animacji, jest w lewo, jestem w prawo, tylko płynnie obraca się całym ciałem. Wiesz, bardzo mi się to podoba. Z tym to tak spokojnie, Marcin, bo to tam... No dobra, ale są cztery klatki na przykład. Ogonek płaszcza się trochę, ale tak jak powiedziałem, podtrzymuje... Tak jak powiedziałem, podtrzymuje, jest o wiele, wiele, wiele lepiej. No, ja w ogóle to jest jeden z takich tytułów, którym się strasznie kojarzy z Amstradem. On na Grzybowskiej się pojawiał bardzo. Znaczy w ogóle wszystko się zaczęło od Bajtka. Bajtek dał mapkę właśnie w tym numerze i ta mapka mnie zachwyciła. Ta grafika tam jakiś taki miecz. Ten zamek był taki, tak. A nie było screenu z gry, to było ciekawe. Tak, ale ten opis i ta mapka po prostu tak pobudziły moją wyobraźnię, a bardzo szybko znalazłem ją faktycznie na tych Amstradach, na Grzybowskiej. Leciał ten Sorcery często i mi się strasznie podobał. Ja to byłem zakochany w tej grze, więc jak kupiłem tego Amstrada, to już pewnie ciężko doliczyć, nie wiem, co. Z 8 lat temu, jak sobie już ten świat retro zacząłem odświeżać, to był jeden z pierwszych tytułów, który stwierdziłem, muszę pograć i go skończyłem na Amstradzie. Dosłownie, tam się poćwiczyłem, potrenowałem, chyba nawet bez cheatów specjalnych, z bajtkową instrukcją, z tym. I właśnie wtedy właśnie wyszło mi, że ta mapka, która jest w bajtku, to jest bezpośrednio na Amstradzie i ona kompletnie jest niekompatybilna z wersją ZX Spectrum i z Commodore'ową. No i jakby jak zamknąłem te drzwi, to dzisiaj jak patrzę na te Sorcery, to jest ciekawe, mam takie wrażenie, kurde, czym ja się jarałem, że teraz jest ten tytuł, no wiecie, no nic wyjątkowego, mech. Nie? Mech. Ale on musiał być jak chyba jak zdobędziesz, tak, jak zdobędziesz, dopóki nie zdobyłeś, to wiesz, marzyłeś o tym, jak już zdobyłeś, odhaczyłeś, no tak. Tam było jeszcze takie rozwiązanie w mechanice, którego nigdy nie lubiłem, czyli zegar, który odmierza czas pozostały do ratowania naszych ziomków. I to był ale to był taki fajny myk, że to było zrobione w tej formie, tej księgi, która powoli zanika. Tak. Tak, wizualnie to było ciekawe. My kiedyś chyba mówiliśmy też, bo dzisiaj nie będzie o tym tytule, ale akurat Amstrad ma bardzo fajną wersję Feud, nie? Tą, bo w ogóle jest pierwotna wersja. Tak. Czyli feud po naszemu. Tak. Czyli dwaj bracia, którzy walczą ze sobą. Po naszemu. Tak, właśnie. No i ta gra pierwotnie powstała właśnie na Amstradzie, jako na pierwszym komputerze. I dopiero później została naportowana na kolejne. I niektóre porty są właśnie też zupełnie inne. Tak jak Sorcery. W Top Secretie była mapka, były trzy mapki. Na Amstrada, na Atari i na Commodore. Chyba Spectrum ma taki już w ogóle najmniej lokacji, jest już taka bardzo skromna, ale Feud ma bardzo fajną wersję, a Atari ma oczywiście bardzo dobrą wersję. Tak, z super. Muzyką. I pamiętam, że 300 obrotów na magnetofonie, to była jedna z najdłuższych gier. Ale Feud ma też, chyba Commodore ma jakąś skrzanioną głównie przez jakąś tam sztuczną inteligencję, którą tam coś jakiś był, chyba z tego co pamiętam, zespół, który oddzielnie pracował i jakby nie miał tych informacji, jak zaprojektował twórca Feuda właśnie tą sztuczną inteligencję, która była naprawdę, miała jakąś tam mechanikę swoją działania.
a oni zrobili jakąś taką mega chaotyczną. A w tej grze to jest jeden z najważniejszych elementów, no bo to jest jedyny nasz przeciwnik, ten brat, tak? Brat, tak. I jak będzie zakręcił. To kapitalna gra. Kurczę, tak. Strasznie trudno. No, ale warto właśnie wspomnieć w kontekście Amstrada, gdzie, na którym się pojawiła pierwsza wersja, na której był dewelopowany. Dobra. Okej. Okay. To przejdźmy do wilkołaków. Mamy Werewolves of London. 87. No, słuchajcie, tego już was trochę zmusiłem do tego tytułu, bo nie wiem, czy... Znaczy nie zmusiłeś, super, nie? Bo ja tą grę bardzo dobrze pamiętam z Commodore. Bardzo dobrze i naprawdę się w nią zagrywałem. I teraz jak to ma się w stosunku do... Gierka fajna, no, tam jest na nas jakaś klątwa rzucona. Zamieniamy się w wilkołaka tam... w nocy. O. No tak, tak. No, ale jakby jest jakaś historia do tego, bo... Nie, ale ważne jakiś, to jest. Nie wiem, jakichś arystokratów musimy wybić, którzy rządzą Londynem ówczesnym. Ale to oni rzucili nas klątwę, musimy się zemścić, tak? Tak, więc to jest to zemsta. I to... Myśmy o tej gierce faktycznie nigdy nie mówili... nie wiem, czy chociażby pod kątem horroru, czy jakiegoś tego ten... Nie, co powiem ci szczerze, że jak ona wyszła od ciebie, to miałem taki... Kurwa, w ogóle czemu zapomniałem o tej grze, nie? Tak, wiesz, ja pierdzielę, kupę czasu z nią spędziłem. Jeszcze teraz w kontekście Amstrada, to trochę mam żal, że ta gra w tej chwili występuje w kontekście Amstrada, a nie mówimy o niej, nie będziemy mówić o niej szerzej przy jakiejś okazji Horror tematycznej. 2, tak? Tak. Bo to jest bardzo fajna gierka i jakby w kontekście amstradowskim spoko, ona może równać do wersji komodorowej, ale nie rozumiem pewnych, jak sobie... I właśnie tu jest kwestia tych barw, które mi strasznie przeszkadzają. Polecam widzom zobaczyć sobie na ohydną paletę komodorkową. Jak się okazuje, że w tej grze kolory na komodorku, teraz powiem coś, co w ogóle może niektórym głowę rozwalić, są naprawdę soczyste i fajne. I te barwy są wyraziste. Zobaczcie, naprawdę zobaczcie sobie, a jak weźmiecie wersję amstradowską i porównacie lub obejrzycie podobne lokacje, to tam jak ktoś by saturację z koloru wziął, przeciągnął, i tak i to jest taka charakterystyczna paleta Amstrada, nie? Tego się nie da pomylić. Ale to jest Marku to, co powiedziałem na początku, ale ktoś za chwilę mi zarzuci, że ja tam, wiesz, znowu wydziwiam albo co. Ja to tak odbieram i koniec i niespecjalnie mnie interesuje, co masz do powiedzenia. Proszę. Ja dodam jeszcze, że ta właśnie amstradowa paleta nie pasuje do charakteru gry, do klimatu, bo to miał być taki horror, że jesteśmy tym gościem, który ma tą klątwę, zamienia się w wilkołaka i przecież zatapia kły w postronnych ludziach, no morduje innych. W ogóle musi wymordować tą rodzinę arystokratyczną, która tam zemści się na nich, a więc ten motyw przewodni jest taki straszny. A to jest wczesne takie poparcie, kolorowo, tak wesoło. Pierwszy raz popieramy bohatera, który tak faktycznie czyni źle, nie? Tam jest jeszcze fajniej, słuchajcie, najważniejsze mi powiedzieliście. Tam jest fajnie z policją, zabije, jak cię policja... Jak się zabije... ten cel, to możemy go zjeść. No. I wtedy nabieramy właśnie, dostajemy siłę. I to pożeranie, że on tak faktycznie zje te zwłoki, jest dosyć takie, takie creepy. Nietypowe dla gier. Tak. Ale wideo. Zwraca uwagę policji, czyli zbrodnia nie popłaca, tak, bo służby się nami interesują i możemy mi się do więzienia. W ogóle, mi się tak raz ale cię zamkną, możesz się przemienić w ciągu dnia z powrotem w jak postać Night Lord, ludzką. Tak, to jest taki motyw z Night Lord, że w dzień jesteśmy człowiekiem. To już wiadomo, że ten motyw, jak pomimo, że jest fajny, trochę bardzo sama fajny, postać wilkołaka wygląda zabawnie, bo tak trochę jak garbus Quasimodo. Tak, Quasimodo, tak, taki przygarbiony. Widać, że ma takiego garba, natomiast trochę daleko mu do groźnego wilkołaka, ale gierka jest naprawdę bardzo fajna. I mówię, w kontekście Amstrada szkoda, że o niej mówimy, ale poleciłbym sobie zagrać sobie raczej na Commodore lub inny port. Nie wiem, czy jest port amigowy.
Nie, nie wiem, naprawdę. Nie, to zaśmiemy to. Spektrumowy jest jeszcze. Nie, no to... Oha, Spektrum, Commodore, Amstrad, także ja naprawdę zachęcam, żeby się pobawić na Commodorku, na Amstradzie nie. Na Amstradzie zerknąć, zobaczyć i zgodzić się lub nie ze mną, do czego piję, bo gierka jest naprawdę fajna, bardzo fajna gierka jest. No właśnie, wiesz co, jak ja ją znalazłem, to mówię, kurczę, jaka super gra, ja w ogóle nie znam jeszcze, ten izometryczna grafika i mamy całe miasto, to znaczy cały Londyn, po którym możemy tam podróżować, no super, ale czym, bo ja tą grę skończyłem, właśnie na Amstradzie. Znaczy z tą izometrią to ostrożnie, bo tam raczej izometrii to nie... Plan no jest taki, izometria. Głębia. Jest głębia. Nie, izometria jest to masz głębia. To... Głębia, no dobrze, tak, masz czasami. Tak, głębia, w sensie jest pseudo trójwymiarowa, tak, taka z głębiem, tak. Co nadaje bardzo fajny taki właśnie klimat, no miasta, tak? Jesteś przyzwyczajony do prostych... No i wiesz, po metrze się chodzi, po parku, jest jakby... No właśnie, po dachach chodzisz, a w pewnym momencie do metra i chodzisz po tunelach tych metra. Mapa jest bardzo zróżnicowana, ona ma sama sobie w głębie, już nawet nie wizualnie głębie, tylko coś się dzieje, to znaczy czuć ten Londyn, zróżnicowanie, tak, wiesz o co mi chodzi? Tak. No. I no, dokładnie, plus ma jakieś systemy właśnie jak z tą policją, że my czym więcej zjemy tych ludzi, to tym więcej policjantów się pojawia. Jak policjanci nas złapią, bo mogą nas zastrzelić, ale jak nas złapią, to lądujemy w więzieniu. I wypuszczają nas dopiero jak się zamienimy w człowieka. Chyba, że znajdziemy tam łom bodajże i możemy przejść. Tak, łomem można. Tak, łomem można się wydostać. Tak, a więc to są fajne rozwiązania. Bardzo fajny jest interfejs, czyli jak tam zostajemy postrzeleni, to nam kapie krew i musimy znaleźć bandaż, żeby... Czy nie jest tak, że jak ktoś nas zrani... W ogóle zasobnik z energią jest taki jak... Kroplówka, taka torebka, w której jest transfuzji taki. Nie? Do transfuzji, krwią, tak, jak to są te worki, w którym jest krew. No nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Nie wiem, jak się to fachowo nazywa, ale tak. No, a więc gra jest strasznie fajna i co więcej, najdziwniejsze jest to, że ta gra tak naprawdę została nagle zakończona. Deweloperzy się właśnie nie skończyli tej gry, mówi się, że ona jest niedokończona, pomimo że ma faktycznie koniec, ale mieli o wiele więcej pomysłów, mieli jakiś mieć właśnie ciekawszy finish i po prostu nie zdążyli tego zrealizować, skończył się budżet, trzeba było to wypychać, ta gra wyszła w pakiecie właśnie takim właśnie budżetowym, w wersji budżetowej taniej. Kurczę, ta gra już nawet niedokończona prezentuje się znacznie lepiej niż wiele innych tytułów zrobionych zgodnie z planem. A więc naprawdę, jeżeli nie słyszeliście, a sądzę, że wiele osób nie słyszało o tym tytule, to warto go sobie odświeżyć. On ma fajny pomysł na siebie. No. Czy coś jeszcze chciałem o nim powiedzieć? A, że ta wersja pierwotna to też wydana, miała ten taki, masz pewnie takie oryginały czasami, Marcin. Że dwie strony kasety, tak, na jednej Amstrad, na drugiej Spektrum. Tak. Znaczy, no niestety zrobiono z tego budżetowy tytuł, a paradoksalnie całkiem fajna gra, jakby dać im jeszcze troszkę pieniążków i tego, no mogła być wybitna, chociaż naprawdę... wybitna jak na swój czas, ale myślę, że ona zasługuje na miejsce w takim topce. Nie, no tak naprawdę ten środek, widać, że zabrakło w tym mechanice, bo jak już się później zeżre trzeciego, czwartego, no to wszystko jest powtarzalne. To jest wszystko powtarzalne, tak. A, tam jest jeszcze fajny jeden mechanizm, bo my, dużo ludzi chodzi, tak, po tej planszy, dużo ludzi porusza się i żeby znaleźć tego naszego, to takim pojawia się krzyż i on mruga, że zbliżamy się... Na każdego naszego... jest inny krzyż. Radar na każdego jest inny. Tak, no. Tak, ale właśnie jest problem taki, że czasami jest kilka tych osób i nie wiem, który jest który, tak? I próbujemy chodzić i patrzeć, czy nam się zmienia, przyspiesza miganie tego krzyża, czy nie. Swoją drogą, znowu to jest, co często niestety było przy grach amstradowych, jak się pojawia dużo postaci, czyli to jest zwalnia. Więcej do odświeżania, o jak zwalnia. Tak. Jak policja cię dopadnie, później na przykład czterech policjantów i jeszcze, nie wiem, tam trzy osoby chodzą, o Jezu, co się dzieje. Jest już takie... A więc i chyba komodorowa wersja właśnie nie ma takich problemów właśnie znowu, nie ze scrollingiem, ale właśnie z odświeżaniem tych wszystkich.
Ciężko mi powiedzieć, natomiast no jakby mam bardziej... Klatkowaniem takie. Klimacik Londynu, no... Ale fajne. No, tak. O dziwo, tak, ale mówię, w kontekście Commodore, no ciężko mi też powiedzieć, ja nie zagrałem, przyznaję, wersję emulatorową, Amstradową, natomiast bardzo dobrze pamiętam te lata wstecz, jak ciupałem na nie na Commodorku. Także polecam, żeby się pobawić. Następny z tego samego roku jest Hydrofool, czyli taki fajny tytuł, który powstał na fali... popularności gier izometrycznych, no jak bracia Stamper zaczęli Na Spektrum, tak? Tak. Ale to jest właśnie ten tytuł, który wyszedł tylko na Amstrada. No właśnie. I naprawdę może robić jako wizytówka Amstrada. Nie, jest też na Spektrum. Dobrze, ale jakby Hydrofool jest na Spektruma? Are you sure? No dobrze. Znaczy to jest... No dobrze, ale to tak. Według mojej opinii to jest tytuł, który śmiało może być... Śmiało... O, to jeszcze będą. Może być wizytówką... Myślę. No nie, no ale jakby ja uważam, że to wizytówka to Spektruma. To dojdziemy pod koniec odcinka. Mamy Roba Hubbarda z fajną muzyką. W końcu tam jest wykrzesane z tego Amstrada. Ta muzyka coś, jest super po prostu lepiej. Z ekranu tytułowego. Tak, natomiast no, jakby patrząc pod kątem czasami portów, to amstradowskie porty, nawet jeżeli ładniej wyglądały, no to muzyka była dramat. No on tam miał tego AY-a, prawda, wbudowanego. No tak. No tak, jakby no też jak dobrze zagrał, to zagrał fajnie. Ale już jakby, wiesz, słuchasz ścieżki dźwiękowej i jak ktoś tam się kręcił w tym czasie, w tych grach siedział, to jakby no natychmiast, nie musiało nigdzie być napisane, wiedziałeś, że to jest Hubbard. Po prostu wiedziałeś. To jest taki kompozytor z takim sposobem grania i wykorzystania wtedy możliwości, że był na tyle charakterystyczny, że uważam, że był rozpoznawalny, jest rozpoznawalny i można jego sztukę bardzo łatwo, czy jego utwory do gier bardzo łatwo identyfikować. I tutaj mamy fajną muzę, oczywiście na bazie stamperowskich produkcji, poruszanie się w wymiarze ala, wiesz, bo jesteśmy w ogromnym akwarium, tak? To jest chyba robot. On musi wysprzątać to akwarium, bo jest zanieczyszczone, musi je oczyścić, a tak naprawdę trzeba korki wyciągnąć, tak? I fajne jest to, czego nie miał Spektrum, albo czasami kolidował z tym Color Clashem i w tych grach bardzo fajnie wychodził setting czarno-biały. Bardzo fajnie to grało wizualnie. Tak tutaj mamy przemieszczając się z komnaty do komnaty, różne miksy barw i one są tak fajnie neutralne, że to wszystko tam gra, bo się momentalnie sprite główny zmieniają, przeszkadzajki, mamy tam troszkę więcej klatek animacji na te wszystkie meduzy, na te wszystkie przeszkadzajki, które się tam pojawiają i tam wszystko fajnie gra, bardzo mi się to podoba, jest to takie spójne. I ten klimat z muzyki Hubbarda i stamperowskiego sznytu, jeśli chodzi o samą grę, ktoś by powiedział, no tak, powtarzalne, wykorzystane pewne schematy, motywy, ta izometria, ale jeszcze w poziomie tym, bo tam się w pionie nurkuje. Chyba jeden z fajniejszych, jak nie najfajniejszy tytuł, który może determinować, czy opisywać, czy być pokazywany razem z Amstradem i pokazywać, że to był całkiem fajny sprzęcik do zabawy. No to jest w ogóle, tak, to jest w ogóle tytuł dość ważny dla Amstrada, bo raz, że właśnie fajnie wygląda, ma taki nietypowy ten setting, że to wszystko się dzieje w tym podwodnym świecie. I grę wydało Gargoyle Games i to była taka dość prężna brytyjska firma, bo przecież mają na koncie Dundarach, Tirnanog, Heavy on Magic, czyli takie naprawdę rozbudowane i bardzo fajne gry. Amstradowcy w pewnym momencie no, mieli jak pączki w maśle, bo nie dość, że nowe gry cały czas wychodziły, to mieli też te swoje dedykowane czasopisma jak Amtix, Amstrad User, Amstrad Action, który, słuchajcie, dotrwał do 95 roku.
to już jak na 8-bitowy komputer, to to jest w ogóle drugie życie po życiu. W zasadzie pod koniec istnienia to była taka broszura na kilka stron, bo nowych gier nie było, więc opisywano tam kilka reedycji starocia, reszta to były reklamówki różnych firm, ale był ten magazyn, do czerwca się ukazywał 9.5, więc to jest bardzo właśnie, jak już te zapy, capy, kresze i Sinclaire upadły, wszystko to tutaj jeszcze amstradowcy sobie mogli coś tam poczytać o swoim komputerze. No, także co ciekawe, ja tego tytułu nie znam z przeszłości i odkryłem go dopiero w epoce nowożytnej, jak ale to ja też sprostowanie, to jest gra, którą zagrałem w obecnych czasach, nigdy nie miałem z nią do czynienia. I dzisiaj, tu i teraz wywołała bardzo, bardzo pozytywne na mnie wrażenie, dlatego tak entuzjastycznie i tak mocno taka teza, że mogłaby spokojnie robić w tamtym czasie jako wizytówka Amstrada. Ja właśnie, ale to jest też ciekawe, że a propos tej nieobecności tej gry w moim przypadku w tamtych czasach, jak nawet czytam współczesne wydania Retro Gamera, to nigdzie nikt nie wspomina o tej grze w kontekście izometrii czy jakichś tytułów właśnie z taką... A to prawda. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem, bo to jest bardzo fajny tytuł. Jako wielki fan Hubbarda, nie? To zresztą wielokrotnie to powtarzałem i jestem naprawdę wdzięczny, że mogłem z Hubbardem spędzić przy Pikwku chyba ze 3 godziny czy 4, gdzie siedzieliśmy i po prostu sobie rozmawialiśmy, więc to też było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie, tym bardziej, wiesz, jako... Taka trochę gra jakby zaginiona w akcji zupełnie. Tak. Nie wiadomo dlaczego. Tak, ale wiesz, to taki wydaje mi się, trochę dupa ze mnie fan, że nie wiedziałem, że zrobił muzykę do tej gry, która jest dosyć jest charakterystyczna dla niego, ale jakby nieznana mi. Nie, wydaje mi się, że w Retro Gamerze pojawiała się czasami w tych referencjach, jak opisywali jakąś grę i tam, że takie gry jeszcze mają takie wiesz... Są czasem, tak. Ale wiesz, no, taki tytuł, że nie dostał jakiegoś większego artykułu, ani nie był wspomniany w jakichś przeglądach izometrycznych, to się dziwi. Jeszcze musisz zwrócić uwagę jeszcze na taką rzecz, bo może w tym kontekście ona się gdzieś tam pojawiła, no bo ja nie czytałem tylu numerów Retro Gamera, co ty, masz tam wszystkie przeczytane. To ona jest w ogóle kontynuacją gry Suivos World, gdzie mamy tego bohatera i tego robocika. Bo Suivos to główny bohater, tak? Tak. I to jest tak imię głównego bohatera. Tak szczerze mówiąc, dopóki nie znałem tej historii, że to jest ten robot, to trochę nie rozumiałem tej gry. Znaczy, dla mnie to było taki nurek, tak? W wodzie nurek, pływa. Tak. I po co on zbiera ten olej, tak? Który tam zbiera. Po co? To on oczyszcza? Po co ten olej? I on dawał energię. Nic nie kumałem, o co chodzi. A w momencie, gdy już wiem, że to jest robot, to akcja jest taka, że on właśnie rdzewieje. I potrzebujemy tego, wiecie, oleju, żeby nam te wszystkie kończyny nie rdzewiały. I taka jest za tym jakby fabuła. Natomiast z ciekawych rzeczy jeszcze, przez ostatnie tam parę miesięcy odświeżałem nasz arkusz taki, gdzie mamy listę gier. Tak żebyśmy mogli... Omówionych wcześniej. I przeglądałem bardzo stary odcinek, w którym gościem był Ziemek Poniewierski. Rozmawialiśmy wtedy o ZX Spectrum. Tych tytułów tam wspominanych czasami po kilku zdaniach, no to było mnóstwo. I właśnie jeden z tytułów, który Ziemek wtedy wspomniał, że był taki, uwielbiał, to był właśnie Swift's World. A miał Ziemek to ma trochę słaby mikrofon. I tak słabo było słychać, my do końca tak Swift, wiesz, tak i nie skojarzyliśmy, też do końca nie znaliśmy tej gry. A on właśnie wtedy opowiadał, że to był jego jeden z takich ukochanych tytułów z tamtej epoki, ZX Spectrum. To pewnie tą część też mógł kojarzyć, tak? Natomiast w Wielkiej Brytanii on był... dziwne, że nie ma w tych Retro Gamerach, bo w Wielkiej Brytanii był popularny, on się dobrze sprzedawał, tak? Dlatego była kontynuacja. Następny w kolejce jest Target Renegade. No, gra, która jest multiplatformowa, ale trafiła na naszą listę, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia to jest najlepsza wersja 8-bitowa. Ma ładny... Oczywiście, że tak. Przede wszystkim jest na dwóch graczy, nie jak na Commodore'ku, na jednego tylko. Są fajne kolory, ja bym dobra animacja, grę, scrolling. Jak nie robić portów na komputery? Co ty opowiadasz? Mega jest ta wersja. Amstradowano jest kapitalna gra jeszcze w kooperacji wychodzę. Na dwóch graczy. A możesz zagrać na dwóch? W ramach protestu. Zagramy wychodzę. Na dwóch na Commodore'ku? No. Dziękuję. Okej, ale Marcin, jakby
żartuję oczywiście, ale nie i wtedy... Ja wiem, że Marek też mocno zawsze przywiązuje uwagę, jak o czymś, jak wspominamy, opowiadamy, i jakby ten kanapowy koop i w ogóle sam koop jako mechanika. No i mordobicie, to, no, o to chodzi, idziesz i napierdzielasz. Tak, tak. I jakby naprawdę tutaj to jest argument do mnie nie do zbicia. Ale znowuż z perspektywy osoby, która ja naprawdę, dla mnie to był tak znikomy problem, czy nie tyle co problem, co feature, co jeżeli był ten koop i można było w dwóch tuc, tak jak na arcade'ach, gdzie wiesz, gdzie gdzieś jeden trzyma, drugi lutuje, spędzając życie w salonach gier, jakby nie w ogóle, jakby była to taka część dla mnie tam okej, okay, tu nie było mi to potrzebne, nie wiem, jakkolwiek. Nie, absolutnie nie deprecjonuję tego, natomiast ten port jest ohydny. Ohydny. I samym koopem, no nie ugramy, nie ugramy. No, przepraszam, okej. W tamtym czasie, ja wiem, że też Marek Hołbi strasznie grom kooperacyjnym w tamtym czasie, bo to miało duże znaczenie, jakby w sytuacji, kiedy czekasz 300 obrotów na wgranie się gry i każdy i siedzi 8 przy jednym komputerze i każdy chce zagrać, tak, a jeszcze matka wygoni u tego, którego się siedziało, tam zawsze 8 chłopa siedziało, co najmniej, każdy chciał zagrać, więc koop to było coś, no to... Wiadomo, nie? Z punktu ekonomicznego na dobry początek mogło dwóch grać naraz. Natomiast, ale... no nie, kooperacja nie ratuje tego portu. Ja jestem w twojej drużynie. Jesteś w mojej drużynie? Jestem w twojej drużynie, dlatego że najlepsza wersja jest oczywiście na ZX Spectrum. No. Jest cudowna. Cudowna. Najlepsza wersja jest na Commodore 64. Na Amstrada, dobra. A wcale nie jest tak, że na wersji ZX Spectrum jest jak najbardziej dwuosobowa. Jest, tak, oczywiście, że tak, tak. No, ale to nie jest wyłącznie. Nie. Spektrumowa jest cudowna. Ta grafika tam jest właśnie tak, jak powinna być. Nie jakiś przerost formy nad treścią, jak w tym Amstradzie. Oj, nie. No. Nie. No. Ale pomijając wersję i oprawę graficzną, bo z opinią jest jak wiadomo. Jak z dupą? Tak, każdy ma swoją. Natomiast klimat tej gry, no po prostu, że idziesz, pierzesz po tych pyskach, jest naparzenie baseballem. Na stacji metra, nie? Że zaczynasz na stacji metra. Nie, a to jedynka Renegade. To Target, jest garaż, park, ta Melina, czyli no klasyk po prostu, który został zapoczątkowany przez taki tytuł jak Target Renegade. No później było Final Fight zaraz po tym. No więc coś niesamowitego. Taką grę, że tego nie było na Atari, to nie mogłem przeżyć, że wszystkie właśnie inne 8-bitowce miały, a tutaj nie. No to jest jeden w ogóle z pierwszych tytułów, kiedyś właśnie rozmawialiśmy o ZX Spectrum, jak miałem ten, dorwałem emulator na PC-cie w 1991 na tej CD-ROMie Mitsumi i ogrywałem, nadrabiałem te gry ZX Spectrum, Renegade, a wtedy Target Renegade i Renegade na wersji Spectrum i skończyłem. Tak w ogóle chyba, nie, może zapisywałem grę najwyżej, ale bez żadnych cheatów, po prostu się nauczyłem, miałem taką satysfakcję, tak marzyłem o tym tytule właśnie jako atarowiec, że już w tym pierwszej styczności z emulatorami od razu go pożarłem. A ja miałem swoją wersję... Nie 91, 93, 94. Komodorową i też się z nią dobrze czułem. I bardzo dobrze. I każdy sobie ograł na swoim ulubionym komputerze. Tak. Amstrad! Dobra, przechodzimy dalej. A ty na Amstradowym grałeś? Tak, ja grałem na Amstradowym. I to powiem, że to jest też taka historia, dlatego że ja nawet nie grałem w nim w Polsce, tylko we Francji u rodziny, która właśnie miała Amstrada 6128 i ten tytuł jako... Pewnie grałem tam w kilka, bo parę razy u nich byliśmy, w kilka gier, ale pamiętam tylko to Target Renegade właśnie z tego trybu kooperacyjnego. Ja wtedy miałem jeszcze Atari, już myślałem o Amidze, bo to był tak właśnie gdzieś początek 90 roku. Już tam się chciałem witać z gąską, że ta Amiga za niedługo przyjdzie, ale naprawdę ten Target Renegade zrobił na mnie takie wrażenie, że ja tego nie mogłem mieć w domu, mogłem zagrać na Amstradzie, który jest 8-bitowy i ma tak wspaniały tytuł jak na automatach to było... No niesamowite przeżycie. Może dlatego też tak troszkę zaburzone są moje wspomnienia o tym tytule, o tej grafice, bo ta nostalgia troszeczkę tutaj tak weszła mocno.
Taki mam argument swój o hołubieniu tej gry. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. To teraz sobie przejdziemy do takiego tytułu z 89 roku, który chyba w Polsce, mogę powiedzieć, że był w ogóle nieznany, czyli El Captain Trueno. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Nie, czyta się prawie tak, jak się pisze. To jest hiszpańskie. El Capitan Trueno. Tak. No, to jest Trueno, to jest po hispańsku, bo to jest postać... Gra oparta na hiszpańskim komiksie wydawanym w latach 56-68, który podobno był najpopularniejszym właśnie komiksem w tamtym wówczas w Hiszpanii. Rzecz u nas, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że nieznana, a tam sprzedawał się, jako komiks w ogóle, a tam sprzedawał się w nakładzie 170 tysięcy egzemplarzy co tydzień. Tam historia toczyła się w XII wieku w Hiszpanii, gdzie właśnie tytułowy bohater, kapitan wraz z dwójką towarzyszy, Giermkiem Crispinem i takim Goliatem, takim małym Johnem w wersji hiszpańskiej, przeżywają różne przygody. Gdzieś tam znalazłem w necie ten cyfrowy egzemplarz komiksu do przeglądnięcia. Oczywiście nie znam języka hiszpańskiego, więc mogłem sobie pooglądać tylko obrazki. I to jest taka realistyczna kreska, mnóstwo walk, sporo dialogów. Wydaje mi się, że to jest taki ichniejszy wróblewski w klimatach właśnie XII wieku w Hiszpanii. Coś takiego, tak mi się to skojarzyło. Mówisz o komiksie? Rozumiem, że cały czas mówimy o komiksie. Tak? Kapitan Grzmot, no. Grzmot? O, dobrze nie wiedzieć. No i gierka, która jest takim przedstawicielem gatunku arcade adventure, czyli kręcimy się trzema bohaterami po zamku na zmianę, możemy ich przełączać w dowolnym momencie, znajdujemy przedmioty, otwieramy przejścia, walczymy z przeciwnikami i no jak to ładnie wygląda, po prostu ta gra... Wygląda jak Amstradowa Castlevania moim zdaniem. No. Tak, jest tak fajnie narysowana, rusza się fajnie, no. Tam jest tyle detali, te komnaty, mury obronne, podziemia, tam takie z takimi drobnymi elementami to jest wszystko narysowane, no super. Za to nie ma w ogóle mogę muzyki. Się mogę się zgodzić z Markowym stwierdzeniem, że to jest Amsterdamową Castlevania. I słuchajcie, ograłem sobie to na emulatorze, szło mi nieźle, zważywszy, że nie miałem ani mapki, ani opisu i dotarłem do pewnej komnaty, w której zatrzasnęło się za mną przejście i utknąłem. Nie mogłem wyjść, nie wiedziałem co zrobić, nie miałem jak zapytać kolegi z klasy dzisiaj. Przełączałem postacie, tak. Oczywiście próbowałem różnych rzeczy i w końcu sprawdziłem na YouTubie o co chodzi. Chodzi o to, że faktycznie jak się wejdzie do tego pomieszczenia, zbierze przedmiot, to trzeba natychmiast z niego wyjść, bo tam opada to przejście. Jak ono się zamknie, to game over. Nie możesz nic zrobić. Musisz czytać grę od początku, także... No nie wiedziałem. Dobry design, taki godny epoki. Ale... Tytuł bardzo, bardzo wizualnie. No w ogóle na początku mega. Też jest taki problem. Ja niechcący na przykład, jak zacząłem grać, to mi się pojawiła lina. Nie wiedziałem, jak to się stało, że ta lina się pojawiła. A tam jest taki Wajcha, taka ledwo ta, widoczna na murze. Ledwo widoczna. Którą trzeba skoczyć, żeby... Tak, uderzyć. A ja niechcący skoczyłem jedną z tych postaci. W ogóle fajny jest pomysł na to, że chodzimy jedną postacią, ale możemy... Nagle się przełączyć na inną, wtedy po prostu zamieniamy się. I te postacie są dosyć fajne, szczególnie ten Goliat ma dosyć pomysł na siebie, bo nie może się ruszać. On tylko może skakać, robiąc takie trzęsienie ziemi, wywołując i tłucze wszystkich. Ale nie możesz nim chodzić. Co na początku myślałem, jakiś błąd, coś nie działa, nie wiem, może ma inne przyciski. I tak szalałem na klawiaturze, a nie, po prostu to jest taki pomysł na niego. Ale no, radzimy spojrzeć przynajmniej dla samej oprawy, jak to wygląda, bo naprawdę jest to ewenement. Taki, że jest też tytuł, który zupełnie do nas nie trafił. Nie wiem, czy jacyś amstradowcy go mieli, bo jest tylko po hiszpańsku. Wszystkie napisy tak w menu, tak, znaczy nie w menu, tylko w ekranie początkowym. No, podejrzewam, że amstradowcy tak, no bo taki tytuł, który tak wyglądał, no to tam się... No chyba, że ta kwestia tego, że... No właśnie, to jest taka rynek. Gra, która wiesz, gdzieś tam mogła być na rynku hiszpańskim, mogła nie trafić do Wielkiej Brytanii, tak. Do innych krajów i mogła zostać nie przywieziona. Hiszpański tytuł odstrasza na pewno, bo pamiętamy z tamtych czasach, jak coś miało obcojęzyczne, to było ryzyko, że faktycznie później będzie cały czas kicha. W tym języku. Dobra. No to przejdźmy do czegoś bardzo znanego, bo Prince of Persia, wersja amstradowa.
Jedyny oficjalny port w tamtym czasie na 8-bitowca. Na 8-bitowca, no. Bo tak, teraz już mamy dwa Spectrum, 8-bitowce, ale był oryginalny, nie port, tak? Tak, bo teraz już mamy i Spectrum, i C64, ale to są... Spectrum był w 96, a Commodore chyba jest współczesną wersją, prawda? Bardziej... Tak, ze 2-3 lata temu, nie? A nie wiem, czy też na Atari nie powstaje? Też powstało już. Tak. No cóż, no to teraz w jakiej kategorii to ocenić, tak? W tamtym czasie nie było czapka. Wszyscy chcieli mieć na 8-bitowe Prince of Persia. Każdy pecetowiec kuł nas i darłacha, że nie mieliśmy aż po 16-bitowce Prince of Persia na no naszych komputerach. No i tutaj wiesz, Amstrad wychodzi cały na biało, tak? A u niego jest. I właśnie, i jeśli patrzeć tymi kategoriami, to zgoda. Jakby porównać wersję do tego, co jest obecnie, słabo. Czy do wersji chociażby tej ostatniej, do Commodora, też no niestety, ja naprawdę nie chcę brzmieć jak fanboy, bo to nie o to chodzi, tylko no wygląda słabo. Słabo znowuż, animacja, nie czuć tam w ogóle tej animacji. Znowu się nie zgodzę, ale... Okej. Twoje zbójeckie prawo. Bo tutaj chciałbym was pogodzić, bo ja jestem za tym, że ta gra wygląda bardzo fajnie na Amstradzie, ale Michał ma rację, z tą animacją jest coś nie tak. Ona nie jest... Książę miał taką charakterystyczne, takie... Zawracał tak, jak tak, można zawracał, tak zawrócić, że nawet w powietrzu czasami można było, wiecie, ta płyta, podłoga zaczęła skakać i jeszcze można było tak być troszkę w powietrzu. A na Amstradzie się tego prawie nie da zrobić. Jest taka jakaś toporność. Wiecie, bo to też można, jakbyśmy nie mieli tych współczesnych wersji nadal na te stare maszyny, to mogli, to z reguły, czym się kończyła dyskusja, jeśli dana gra nie pojawiła się na zasady słabszej maszynie? No niestety ograniczenia maszyny nie pozwoliły, tak, w ten czy inny sposób. Potem zaczęło się łamanie tych ograniczeń. Czasami zaczęły powstawać rzeczy, które nie przewidzieli projektanci czy architekci tych komputerów, inżynierowie. I jest to ciężko, natomiast na statycznych screenach okej. Oddajemy fakt, że już wtedy powstał Prince of Persia na maszynę 8-bitową, ale im dalej w las i jeżeli mamy dzisiaj 2023 rok i mamy wersję na 8-bitowce, no jakby powstały współcześnie, no ale to jest nadal napisana na tą maszynę, no to nie. No to nie, no tam jest, te problemy jest, z tą jest, animacją, tak. Tam, ten, słuchaj, te problemy z tą animacją, no skutecznie, wiesz, odstraszają od tego grania, nie? Nie ma tego, tym bardziej, że jak już, wiesz, masz świadomość, jak ta gra wygląda, jak wyglądała animacja na bazie rotoskopii w karatece na Atari. Już nawet nie mówię, bo jakby technologia jest ta sama użyta potem w Księciu. Ale Mechner zrobił karatekę na Atari i człowiek zbierał szczękę z podłogi i żałował, że nie było tego na Commodore przez jakiś czas, bo chyba nie ma, czy potem powstał, już nie pamiętam. No ale był czas, że żyłem w przeświadczeniu, że tylko atarowcy mają karatekę, więc niestety, przykro mi bardzo. Wiesz, te współczesne właśnie wersje, na przykład na Commodore, one są zrobione bardzo dobrze, bo to jest też jakby korzystanie z bogactwa doświadczeń wszystkich zeszłych lat, prawda? Gromadzenia tego, uczenia się o tych komputerach. Ale ja to też powiedziałem. Rzeczywiście, no współczesna wersja na Commodore jest lepsza. Popatrz na Dreda, na Amidze. Popatrz na Dreda. Ograniczenia sprzętowe, nie dało się zrobić Duma, wszyscy dookoła szydzili, że się nie da Duma na Amidze zrobić, były podejścia, była Cytadela, było mnóstwo rzeczy, które dopiętnie dorastała faktycznemu Dumowi na PC, a teraz zobacz sobie naszego przez Altaera zrobionego Dreda, no to przecież kapcie spadają na samą myśl technologicznie, jak to jest pomyślane i to jest i to chodzi na gołej Amidze. No właśnie, 500. Dokładnie. No więc jakby tutaj ja to oddaję, więc
W tamtym czasie Amstrad wchodzi cały na biało i pokazuje środkowy polac w reszcie platform 8-bitowych, bo my dalej żeśmy jęczeli, a u nas Prince'a nie będzie, nie? Więc mówię, no jasne, nie? Ale wiesz, no jak już wspomniałem na samym początku, ja mam problem z generalnie my mamy problem z Amstradem. Bo jakby nie możemy sobie nostalgii połączyć z odbiorem i porównać, albo no bo w większości jak dyskutujemy i graliśmy, no to nostalgia trochę tam nadrabia i koloruje nam to wszystko i odbiór i chęć powrotu i znowu pogrywanie, ale tu no jak nie miało wtedy styczności, to ciężko mieć jakikolwiek stosunek do tego, a już o emocjach jakiś no ciężko mówić, nie? Ja jeszcze tak a propos tego Prince'a na Amstradzie, to wrzucę taką ciekawostkę, że jest dzisiaj jest to tytuł, który w oryginale słono kosztuje, bo trzeba zabulić 100 funtów na takim eBayu za tą grę. I przy okazji rozglądałem się też za jakimiś innymi rzadkimi grami na Amstrada, to na przykład taki Castle Master, czyli taka gra w trójwymiarową grafiką, następca Total Eclipse. To jest koszt około 150 funtów, a rekordziści to Indiana Jones i Fate of Atlantis, ta wersja oczywiście izometryczna, arcade'owa, to jest wydatek już 200 funtów i jeszcze taki Super Cauldron, o którym dzisiaj powiemy, to też jest ponad 200 funtów. No to jest już naprawdę gruba kasa jak na grę z 8-bitowca, ale to są białe kruki, więc no, mała liczba egzemplarzy wydanych na rynek, więc mało przetrwało pewnie do dzisiejszych czasów, więc stąd się biorą te ceny. Są bardzo, bardzo rzadko dostępne. To jak się pojawia, to raz na parę miesięcy taki tytuł. Dobra, to przeskoczmy do Stormlorda, który już kiedyś u nas był, ale opowiemy jeszcze raz w kwestii amstradowej. Marek prosił, który nie lubi powtórek, ale wtedy go nie było w odcinku. Nie było wtedy w odcinku. Rysio był i słuchałem, jak właśnie opowiadaliście. Właśnie też słuchałem niedawno ten odcinek. A jest to gra, która w pewnym momencie, znaczy ja tego, oczywiście ona mi się kojarzy z Amigą tak naprawdę, bo pewnie Michałowi nawet może się z Commodore 64 też. Tak. Ale mi się bardzo z Amigą, jak ja ją wtedy zobaczyłem i wersja Amigowa bije wszystko. To jest tak cudna i tak szybka i tak dynamiczna i te dodatki, muzyka, tak? I muzyka, te efekty dźwiękowe, które się pojawiają, to jest nieporównywalne. Ale mówimy dzisiaj o Amstradzie. No ale to mamy no w bitach przeskok, więc jakby dlatego ja też nie zamierzam mówić o wersji Amigowej, która jest świetna. Najświetniejsza z tych wszystkich portów. Włosy tych posągów, kurde. Tak. Natomiast tu ja bardzo szybciutko mam dokładnie takie samo odczucie jak we wcześniejszym. No wersja komodorowa wygląda lepiej pomimo ładniejszych kolorów. Te kolory tam nie. Tyle, no sorry, ja za chwilę coś co wielokrotnie powtarzałem jako atut i porównywałem i mówiłem, że jednak te kolory amstradowe to w porównaniu z tą brzydotą z Commodorka, no to akurat w tej grze znowuż grają na korzyść Commodora i okej, gust, subiektywna ocena, ale nic więcej nie mam do powiedzenia. No jakby nie będę porównał do wersji Amigowej, bo wersja Amigowa to jest kwintesencja Amigi, jeśli chodzi o tego typu gry, tamten czas i tyle. Nie mam. Mam nadzieję, że nie zgadzasz się, Marek, rozwijać. No, ja z tobą powiem, że grafika amstradowa mi się podoba, jest fajna, kolorowa. Ja w ogóle ten tytuł to jest taki, wiecie, wiking w ogrodzie rozkoszy, szczu się cycem, bo były tam te nimfy ze sterczącymi sutkami, a jak się dobrze przypatrzeć, to te małe latające wróżki mają odsłonięte bobry, bo tam gdzie trzeba jest taki czarny piksel, jak się dobrze przyjrzeć, właśnie na Amstradzie przynajmniej tak to wygląda, więc można sobie sprawdzić dzisiaj. Dlatego lubisz tą wersję. Jak to wygląda? I jakby wszystko staje się jasne w momencie, tak? Wystarczyło użyć konkretnego argumentu. Tak. No zresztą autorem tej gry jest Rafael Kekko, czyli Hiszpan, który miał na koncie takie tytuły jak Cybernoid, Exolon, później First Samurai, czyli taki człowiek wielu talentów.
I ja pamiętam, że czytałem z nim kiedyś taki wywiad i mówił, że ten Stormlord to jest miks inspiracji obrazami Borysa Valeo, muzyki Queen i dziełami Tolkiena. Czyli taki niezły kocioł pomysłów z tego wyciągnął. A jakbym coś miał złego powiedzieć na tą grę i w ogóle na wiele takich tytułów amstradowych, to jest to, że niestety jest to kolejny tytuł, w którym nie ma w ogóle muzyki. Nawet na ekranie tytułowym. To są same efekty dźwiękowe. I tak mi się wydaje, że to jest sporo gier w tamtym czasie traciło właśnie z tego powodu, że nie miało fajnej ścieżki dźwiękowej, w ogóle nie miało tej muzyki, a to przecież tak budowało klimat, jak już było, no ale ponieważ twórcy walczyli o każdy kilobajt pamięci, to najczęściej pod nóż szło właśnie OST, no bo z tego można było zrezygnować, a tam z grafiki to już tak troszkę gorzej, więc coś trzeba było wybrać. W tej wersji amstradowej też ona się różni, bo grałem od razu równolegle z wersją amigową i z wersją Mega Drive, z Sega Mega Drive, i ta wersja na Amstrada jest też zmieniona pod względem level designu, też on jest trochę inny. Znaczy, powtarzają się te same motywy, że tutaj akurat musimy tam położyć miód, żeby te pszczoły się przeniosły i żebyśmy się mogli dostać do klucza, żeby później się uratować którąś tam z wróżek. To właśnie szczegóły są inne i na przykład też chyba nie ma tego ptaka takiego charakterystycznego, że jak wchodzimy do teleport, bo to jest tak naprawdę teleport, to w wersji amigowej, tych 16-bitowych, mamy orła takie, która przenosi, tak jeszcze tak fajnie leci, macha tymi skrzydłami, a w wersji amstradowej po prostu przelatuje ekran. Przelatuje. Tak. Nie starczyło ramu, no to jest to samo. Tak. A na Commodore nie wiem w końcu. Pewnie było, że nie wiem. Ale przelatuje z efektem paralaksy, bo tam tło się, wiecie, przesuwa osobno w stosunku. Tylko, że no tło to są gwiazdki, no ale jest efekt. Tą paralaksą to żeś pojechał. No dobra, kurde, dwa plany spoko. Są, front i tył. No, tak, no już to coś dwa plany to nie trzy, nie? No, ale spoko. Bida paralaksa, ale jest. No to jest tak, bieda no, paralaksa. Po taniości, nie? Ale przynajmniej coś się dzieje. Dobra. Ale wygląda też nie wygląda źle, no to na tym Amstradzie wygląda. Ja myślałem, że tu będzie mówiono, jaka fajna grafika kolorowa, to widzę, kurczę, inne fronty trzymać. Tak, jak nie było na jakąś platformę, tak. Chociaż to prawie na wszystko było. No nie, na nie Spectrum, było. Nie, kolorę było, Amstrad, na Atari nie było. Dobra, ale to pomijamy milczeniem. No dobra. Dobra. Pozostając w klimatach fantazy, mamy taki mocny tytuł z 92 roku. Nie wiem, czy dobrze przeczytam. Syphos Fantazy. Michał już tu rży, bo widzę, kurwa, coś jest nie tak z tą grą, ale... Z tą grą jest wszystko nie tak. Michał, czy ja mogę powiedzieć jedną rzecz na początku? Amiga miała swój Lionheart, a Amstrad ma swoje False Fantasy. Tak, no, bardziej bym doszedł do miejsca, ale zanim będę pluł na lewo i prawo, Marcin, to ta gra to jest tak, to jest ekskluzyw na Amstrada. I to francuski, Silmaril. I właśnie. I z tym mam największy problem, że właśnie Silmaril zrobił takie gówno, bo polecam, zacznijmy od animacji postaci głównej. Moje pierwsze skojarzenie, jakbym oglądał Franco. Ja bym oglądał animację postaci z Franco, to jest pierwsza rzecz. No kapkę klatek brakuje, ale... Nie, to już daj spokój klatkom, już się nie pastwię nad klatkami, natomiast grafik, pojęcie... Kolana, jak się w niektórą stronę pięknie wyginają, więc jakby. Ale jest długi włos też, o, jak we Franku, tylko że blond tutaj. Grafik trochę miał słabe pojęcie o pewnych rzeczach. To jest jedna rzecz. To jest tak. Dobra, robimy tytuł na Amstrada i teraz weźmy z każdej gry dobrej na dany komputer coś, nie? Więc mamy tak, nie wiem, pomieszanie Shadow Beast z Tapidium. To już wymyślam głupoty, ale nie, tam, nie, już jest, tak. Tam jest wszystko. A już level po prostu już tak chamską zżyną Barbarian. To już jest po prostu... Tak.
To już jest szczyt wszystkiego. Tak, i nawet nie? Głowa jest przeciwnika odrąbywana. Tam jest, taka fajna rzecz, że sęp jest. Ten sęp jest zajebisty. Ale zżyna total. Nawet to, wiesz, ten swing wiesz, ten cios z tym swingiem, mieczem wokół własnej osi, jest jakby... Tak, kraść jakby od najlepszych. I tak jak kraść, oczywiście kraść jak najlepszych, ale uboższy o połowę klatek. Dramat. No kurwa, i mówimy o dałbym 8 na 10. Silmarillionu ekskluzywnie wyszła tylko na Amstrada. Tylko po francusku. I mamy rok 91. Nawet drugi, no ale to... Nie, pierwszy, tak, pierwszy. Nawet pierwszy. Przepraszam, drugi. Pierwszy, masz rację. Proszę? Pierwszy, okej. Okay. Mamy rok 91 i jakby wrócić do tych argumentów, o których mówiliśmy, że dzisiaj po 20 paru latach mamy księcia na Commodore, ponieważ doświadczenie wykorzystywane i tak dalej, i skill, który tam sobie urósł, i ci ludzie zaczynają przekraczać granice bardziej dla fanu niż dla pieniędzy, bo nie ma mowy o pieniądzach. I ten fan pozwala, wiesz, zrobić nekrotem, no to tu już mamy taki naprawdę zmierzch tych 8-bitowców. No i wychodzi coś takiego, taki potworek. Coś chyba nie poszedł w tym kierunku ten odcinek w tym miejscu, gdzie trzeba. Ja myślałem, Marek, że będzie tutaj po prostu plany będą wokół Marek, tej gry oprawy. Bo... Ale... Ja też... Nie wiem, mamy rok 91, mamy firmę, która zrobiła Colorado, Tarkhana, zrobiła, to jest też, Crystal of Horror Borea już jest ale zrobione, 16-bitowe tytuły. I Stormaster, tak. No dobrze, i robi teraz 16-bitowe i teraz stwierdza, zrobię sobie na Amstrada giereczkę, taką, skopiuję wszystkie rozwiązania, jakie są, i zrobię ją taką byle jaką, takie po prostu budżetowe Shadow the Beast. I kurczę, ja tego nie kumam, co ich tam, bo znaczy ja czuję tutaj, że jest jakaś intryga typu, wiesz, nie wiem, może była tam pralnia pieniędzy, albo z ubezpieczalni trzeba było dostać, że tak. Czujesz spisek? Tak, czuję spisek, że tam po prostu z ubezpieczalni chyba chcieli kasę jakąś, że wiesz, zainwestowali, bo tam widać przecież, tam jest dużo pracy, tam ktoś pozwolił na to, żeby ktoś tam wydał na grafikę, na te rzeczy, sam gameplay to jest zerowy, to jest... Okej, bo jest tak, jest kalka dziesiątek rozwiązań, ale wizualnie... To jest taki przerost formy nad treścią. No bo to są Francuzi, czyli musi barokowo, panie, z przepychem... Dobrze, no to jeszcze była jakaś żeby tam był Marcin Barok, to pół biedy. To jest, ale że... ja sobie wyobrażam, to jest... Z jednej rzeczy się tam pośmieję. Firma francuska, która to jest jej pierwsza gra, ale mają tam, nie wiem, o demoscenowcy, ale to jest, wchodzą teraz na pierwszy rynek i zrobią na Amstradzie. Ale nie, to jest firma z jakimś przebogatym doświadczeniem, która złote lata przeżywa swoje i robi coś takiego, no jakiś absurd, nie wiem co. Ale wizualnie to jest, kurde, dla mnie killer amstradowy, bo to wygląda świetnie. Przecież i te tła, tam jest mnóstwo kolorów, to nie jest czarne tło jak w typowych grach na 8-bitowce, bo nie mamy zasobów systemowych, to nie robimy tła, tylko pierwszy plan i postać, a tutaj mamy jakiś gradient, mamy, no super to wygląda. W ruchu, szczególnie drugi etap jest trochę spaczony, bo ten koń, który zamiast galopować, to tak, wiecie, się porusza po tej planszy, no, jak w zwolnionym tempie. Ale ta spójność jest może i na poziomie tam, nie wiem, jakiegoś może kolorów, ale pamiętając o tej palecie amstradowej, ale nie ma w ogóle spójności jakby, nie wiem, stylu, bo nie wiem, oczy ci jakieś, gałki oczne atakują, no nie wiem. No bo to jest, wiesz... Hydrant z mania... Ale tutaj puścili wodę wyobraźni, to są jest fajny etap jazdy na koniu. Jest fajny etap jazdy na koniu i ja polecam zobaczyć animację, kiedy ten koń podskakuje. Polecam. Mówię, Franco w najlepszym wydaniu. W najlepszym. A wiadomo, że oni też wersja tej jazdy konnej to się wzorowali na Ivanhoe, na... Nie wiem, czy Ivanhoe już był, bo chyba był już. Tak, no to 91 rok. Okej, okay, dobra, bo ja widzę, że to... Oj, w Powrocie do przyszłości była jazda na koniu. W Powrocie do przyszłości trzeci na Commodore. I wyglądała lepiej. Dużo lepiej.
Nie wiem, no jakoś nie za bardzo. Mogę się zgodzić ze zdaniem, że w konstrukcji, w mechanice gry to jest banał straszny. Rzeczywiście tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, bo to jest super prosta rozgrywka. Natomiast strona wizualna mnie zachwyca w tej grze. To naprawdę w kategorii 8-bitowej to jest killer dla mnie. To nie ma, nie. Wiele gier nie ma startu. Killer to jest gra następna na Amstrada. To przejdźmy do niej od razu. Zostawmy już tych Francuzików. Striker in Crypts of Torghan. Ale to jest plus 464 plus już. To jest... Okej, okay, ale gra wygląda świetnie. Tak. Wygląda świetnie. No i tu się zgadzamy. Postać jest super zanimowana. Tak. Mały, ale wariat. Wersja komodorowska nie ma startu w ogóle do tej wersji. I teraz taka... Znowuż, jeśli chodzi o moje poczucie estetyki, tutaj w całym settingu, w całej grze gra raczej ciemny, brudny kolor, brudne barwy, brudna paleta, tak bym to sobie nazwał. Tylko tam kawałek tła tylniego mamy jakby zachodzącą zorzę, coś takiego, ale świetnie to gra, wygląda to fajnie. I mamy coś, czego nie ma w wersji komodorowej, animka takiego czarodzieja. W napisach początkowych, tak? I to zrywa czapkę. Się kredyt są. W kredytach. To jest full kontakt z Amstrada, tak. Da się zrobić. Ja oczywiście uczciwie nie wiem, ile to zeżarło zasobów w tym czasie. Ale da się fajną animację zrobić? Da się zrobić fajną animację. Fajnie ten nasz główny bohater jest animowany? Fajnie. Chodzi to fajnie? Ekrany się fajnie przewijają? Tak. Można zagrać, zrobić fajny mroczny klimat? Można. Drugi tytuł w tej całej liście i ostatni, bo jakby jeśli chodzi o ostatni tytuł, to ja tylko widzę jedną wersję i nawet nie ma o czym dyskutować. Drugi i ostatni tytuł na tej liście, którą dzisiaj omawiamy, gdzie z czystym sumieniem komuś, kto nie miał styczności z Amstradem, w zasadzie ja sam nie miałem, ale jakby żeby ograć na emulatorze, to jest to plus Hydrofool. Koniec. I Striker jest naprawdę fajną grą. Do dnia dzisiejszego. Ten Striker był wydany jako tytuł budżetowy, bo on kosztował tam 3 funty. No ale to był 92 rok i też trzeba zrozumieć, że popularność Amstradów leciała w dół jak każdego 8-bitowca, więc wydawcy stosowali różne sztuczki, żeby przyciągnąć klientów i na przykład obniżali ceny nie tylko reedycji gier, ale też nowych tytułów i ten Striker trafił właśnie na rynek w niższej kwocie. No ale tak jak jeszcze powiedziałem, on się tam podpisał pracuje, po tym, co mówiłeś. Zachody, noc, tak. Zajebiście. Tak, naprawdę, jak jest tło, to jest gradient na tym tle, tam jest, się coś dzieje w oddali, widać te zabudowania. Ale popatrz jaki paradoks, budżetowy tytuł za 3 funty, a kasuje każdy wcześniejszy hicior, za który trzeba było zapłacić pieniądze, duże. No tylko właśnie ból był z tym, że to było dla posiadaczy tego modelu plus tylko, więc to też znowu ograniczało tą liczbę potencjalnych graczy, którzy mogli sięgnąć po ten tytuł. Ten plus się jakoś tam chyba specjalnie nie sprzedawał, na pewno nie w takich ilościach jak podstawowy model 464. No ale to jest ten ciekawy przykład właśnie, że pomimo, że jest to wersja amstradowa, to nie mamy właśnie tej palety typowej amstradowej, tylko mamy to takie czucie mroku. Tak, ona jest bardziej w komodorkową, ale naprawdę ta gra wygląda... Na Commodore nawet nie ma startu ta gra, port komodorowy do amstradowskiego. No. A tak naprawdę mamy tutaj do czynienia w pewnym sensie, bo to jest dosyć duży, taki sporo jest tych ekranów, tych komnat. To jest komnatówka, taka platformówka. Musimy po prostu omijać przeszkadzajki, a czasami zabijać tych przeciwników, najczęściej szkielety. I są też walki z bossami, tak? Pojawiają się co pewien czas jakieś tam latające czaszki, które tam reprezentują jakiegoś tam mini bossa, czy bossa jakiegoś tam fragmentu rozgrywki. A więc naprawdę bardzo fajne. Okej, już to jest 1992, a więc Amiga już się stopniowo, wiadomo,
zadyszkę będzie zaczynał. No jeszcze w 92 te super gry tam się pojawiały, ale za chwilę będzie ta zadyszka. A tutaj mamy platformówkę 8-bitową, no ale no, tak dopieszczono, naprawdę, z fajnym stylem. Taka, nie ma się czego wstydzić tutaj zupełnie. Wszystko jest spójne, prawda? Tak, wszystko gra, tak. Tam wszystko w tym gra. Tak. A ta animacja tego właśnie full kontaktowego czarodzieja. Boże, ja to zobaczyłem na początku, no, wow, nie? Rewelacja, to mogłeś wgrać grę tylko... Przychodzisz do domu, zobacz, wyobraź sobie, przychodzisz z dwoma tytułami. Wydałeś, jeden to się nazywa ten XyphoS Fantasy, czy jak tam się to czyta. I przychodzisz i tak, kurde, wydałem tam swoje całe kieszonkowe, dostałem, nie wiem, na urodziny gotówkę i wydałem na to i co. I byś zagrywał się w to, a tutaj masz, nie wiem, za 3 dolce, czy za 3 funty tego Strikera in the Crypts of Trogan i po prostu, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie sobie walczysz tam i poznajesz ten świat. Wzięli mnie na dwa baty. Amen. Zobaczymy, co będzie w komentarzach. Okej. Okay. Poddamy się weryfikacji. Okej, okay, to przeskoczmy do ostatniego tytułu na naszej liście dzisiaj, czyli Super Cauldron, 93 rok, jeden z ostatnich komercyjnych tytułów na Amstrada. Wydany przez Titus Software, czyli gości od Crazy Cars, Prehistorica, Blues Brothers i paru fajnych innych gier. Już taki tytuł na zamknięcie, bardzo ładnie podany, ale aż się boję waszej opinii. No, ja już się zamknę, bo dla mnie, jeśli chodzi o Super Cauldron to jest tylko wersja amigowa i no, musiałbym się powtórzyć. Znaczy, ja widzę problem w tej wersji Amstradowej taki, że grafika tam jest w kategorii 8 bitów super, bardzo ładna, tylko jest za bardzo naćkana. Tam się już tyle dzieje, i to, że to się robi breja kolorów z tego, że jak próbujesz znaleźć... Ale zgodzisz się, że w tym momencie już ta saturacja, tak, jest kolory są fajne, ona przeszkadza. Tak, dokładnie. Nie możesz znaleźć potrzebnych rzeczy na ekranie, czy jakiś znajdziek, albo przeciwników, których musisz ominąć, bo to się po prostu zlewa. Za bardzo to jest tam wszystko przemieszane ze sobą. No tak, ale to jest jakaś Prince of Persia, no, ale nie, ZX Spectrum i Commodore nie mają wtedy tej wersji, a tutaj jest Super Cauldron, taki jest przebłysk, bo to jest taki 8,5, taki... Jedną nogą w 16 bitach. Pomiędzy 8 a 16 bit. Oczywiście jak zobaczysz Super Cauldron wersji 16-bitowej, to się śmiejesz z tej Amstradowej. Ale właśnie, że inni nie mają, no to kurde, wtedy czujesz jakiś podziw do tego, że na takim Amstradzie całkiem no, fajnie to zrobili, tak? Tą wersję. Tylko ja ogólnie nie lubię tej gry. Ja nie lubię Super Cauldron. Dlatego ja jestem negatywnie nastawiony, ale... Nawet amigowej wersji? Ja kocham Cauldron i nienawidzę, w jakim kierunku to poszło. Dla mnie Cauldron to była czarownica, zła wiedźma, tak właśnie, hag, po angielsku hag. Tak, taki mroczniejszy klimacik, taki horror na wysokość. A tu mamy takie kartunowe podejście. Tak, a tutaj wychodzi jakaś infantylne, wiesz, takie... Mi się wtedy to skojarzyło strasznie z konsolą, jak mi się konsole wtedy źle kojarzyły, bo jeszcze takie Super Nintendo, pomimo że jest super konsola z dzisiejszego punktu widzenia dla mnie, ale wtedy to były takie infantylne tam giereczki dla małych dzieci. Co oni mi zrobili z moim ukochanym Cauldronem, który uwielbiałem? Jakieś, nie wiem, no 5-latków grę. Ale ona ogólnie to ma ciekawe, bo tam też jest to latanie na miotle, nie? Bo to też oczywiście wzięli z jedynki. A więc nie jest to tylko taka platformówka, skaczesz właśnie, poruszasz się tylko lewo, prawo, ale jeszcze możesz trochę tam jakieś sekrety zbierać, jakieś przedmioty też w powietrzu na tym miotle. Uważasz na przeszkadzajki. No, ta gra się znalazła na naszej liście, bo to jest już zmierzch Amstrada i w ogóle 8-bitowców i warto zobaczyć, jak już pod koniec, co wyciskano z tego komputera, w porównaniu na przykład z takim Harrier Attack z 84 roku, że jednak ta wiedza, te umiejętności, poznanie sprzętu zrobiły swoje i te gry wyglądały bardzo, bardzo fajnie pod koniec, co niektóre. No jest to przepaść, jest już duża przepaść, nie? To już tak mocno zauważalne, a jeszcze im dalej w las to ciężko się nie pastwić nad pewnymi kwestiami. Ja bym też jeszcze chciał dodać na koniec, że paru tytułów nie poruszaliśmy, bo były w innych odcinkach i taki najbardziej
chyba też jeden z najbardziej kultowych takich tytułów amstradowych, ten Get Dexter, dwie części. No to mamy omówione w odcinku grach izometrycznych, tak? Dlatego już tu nie poruszaliśmy, a to jest bardzo dobra gra, tak? I to tak, żeby nikt nie myślał, że my go przez pomyłkę pominęliśmy, tak? No Turrican, Iron Lord, Rick Dangerous 2, to też są takie amstradowe szlagiery, które... Grizzly Savage, tak? Też o tych dwóch... Savage też Savage. Świetnie wygląda na Amstradzie, to też mówiliśmy o tym tytule. Właśnie przy okazji, jak był Stormlord w tych fantastycznych światach. To jest chyba 63 odcinek, bo nawet też sobie go sprawdzałem ostatnio, co tam było. Także Amstrad, no, miał kilka takich swoich mocnych momentów, gdzie naprawdę wyglądał fajnie. Niektórzy mówią, że ta paleta niekoniecznie zawsze się sprawdzała, bo była zbyt przejaskrawiona, tak. Te kolory były ale ogólnie zbyt tak podsumowując, to ja mam bardzo dużą sympatię do Amstrada. Znaczy, to nie był nigdy komputer, na przykład, o którym nie, bo ja marzyłem o grach, nie o komputerach, tak? Czyli marzyłem. Przeważnie marzyłem gry spektrumowe albo na Commodore 64, jak były, i to marzyłem po prostu o tytułach konkretnych, ale jako właśnie ten komputer, no nie wiem, u tego kolegi, jak tam się zagrywałem, czy na Grzybowskiej, widziałem mu zawsze, no takim dostojeństwem trochę trzeba powiedzieć, prezentował takie dostojeństwo w tych ośmiobitowcach. No dobra, Atari był bardzo ładny, ten w sensie 65X, to był wspaniały design, czy te niektóre Commodory. Nie 64, to jednak się wybijał Amstrad, no naprawdę, ta profesjonalizm tak, Amstrad, tak, fajnie wygląda. I jak właśnie ten świat retro wszedłem, co prawda nie tak jak u Marcina, to nie był mój pierwszy komputer, właśnie na Commodore 64 się rzuciłem wtedy, ale Amstrad jak najbardziej, tylko był drogi, do dzisiaj chyba nie jest tak, to nie są tanie komputery. Tak, komplety są niestety w cenie. Dla kolekcjonerów, tak. Ale... Ale chyba każdy kolekcjoner retro ma na niego dużą chętkę, tak? Że to jest... Każdy by chciał w swojej kolekcji. Szczególnie ten model 6128 z kolorowym monitorem. No bo ja nie mam monitora, mogę podłączać no, albo 664. Po skarcie. Tak, chyba ma większe wzięcie 664 tak. Niż 6128. A, to 664 to w ogóle to już. To tak, to jest już biały kruk. Faktycznie. No, natomiast no, ja miałem tą wersję Schneider, czyli niemiecką 6128, i to jest sama buda, czyli komputer plus stacja, nie mam monitora, zasilacz mam zewnętrzny, też polska myśl techniczna, kabelki wszystkie do telewizora po skarcie, też polska myśl techniczna, więc w dzisiejszych czasach sobie można poradzić. Troszkę tych dyskietek mam trzycalowych. Nie mam natomiast... właśnie. Jak gram od czasu do czasu na Amstradzie, mam przejściówkę do stacji 3,5 cala i mam gry ponagrywane z peceta. Mam cały taki stosik gier zgranych na blaszaku normalnie współczesnym na Amstrada na dyskietkach 3,5 calowych. Bo też jest taka przejściówka. No bo to oczywiście chodziło... Nie miałem jak skąd tych dyskietek już zdobywać, jak nagrywać, więc zgrywałem sobie po prostu z blaszaka gry. To ja miałem inaczej, ja miałem ten HXC, nie? Ten taki emulator flopa i tak z tego korzystałem. No właśnie, nie pudełeczko takie ala to co Lotarek robił, nie? No też Gotek jest, też Amstradol. Teraz już jest Gotek, tak, jest, można z Goteka też skorzystać, to też jest fajne rozwiązanie. No ja niestety nie mam, ale mam za to oryginalną stację działającą, wbudowaną. Dobra panowie, słuchajcie, bo jeszcze na koniec odcinka musimy zmienić barwy z Amstrada na Commodore, bo mamy do omówienia, do przedstawienia książkę C64 Polskie Piksele w grach, wydaną przez naszego kolegę Krzyśka Augustyna, człowieka znanego z gier na Commodore 64. Jakie wrażenia wasze? Ja się oczywiście też wypowiem, ale chciałem najpierw was zapytać. Ja miałem tą przyjemność, że w ogóle Krzysiek mi taki wczesny egzemplarz wysłał jeszcze PDF-owy, jak to było przed wydaniem, a więc ja już przeczytałem wtedy tą wersję PDF-ową, jeżeli chodzi o treści, teraz sobie po prostu już fajnie w takim formacie. Teraz no, zapach papieru przynajmniej. To jest ten takie podejście, nie wiem, mamy te dwa podejścia, albo treść, albo więcej jednak obrazków, tak? I tutaj mamy to, co zresztą Marcina Kosmana jest też książka ta, o grach, o polskich grach, tak. Tak. 222. Nie tak, tylko Wiedźmin, tak, czy to 222 tak, album? Ale okay. Też dużo angielskojęzycznych jest takich też o Commodore 64, ZX Spectrum, gdzie głównie właśnie jest taka wersja bardziej albumowa.
I właśnie ta książka to też jest głównie taka albumowa, ale niemniej jest sporo ciekawostek. Właśnie bardzo dużo lokalnych. Jest, tak. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak. Zaskoczyło mnie to, że jest aż tyle fajnych informacji. Ja przede wszystkim byłem zaskoczony tym, że nie wiedziałem, że jest tyle gier na Commodore 64, o których w ogóle wcześniej nie wiedziałem, dopóki nie sięgnąłem po tą książkę polskich gier. Oczywiście to naprawdę poszerzyło moją wiedzę i uświadomiło mi, że czasem mało wiem albo nie wszystko. Bo akurat to prawda, Marcin, tu się zgadzam. Tak, tak, że to część z tych tytułów w ogóle nie była opisywana w naszych pismach komputerowych, dlatego też nie kojarzyłem, prawda, ani, a później nie grałem na emulatorach, bo nie wiedziałem, że w ogóle są. Pewnie gdzieś mi te tytuły tam mignęły w spisie, ale nie znałem, myślałem, że jakiś tytuł taki, a to pewnie coś tam stara jakaś gra zachodnia, nie odpalam, a to się okazuje, że to polski tytuł i bardzo fajny. Także i też jest troszeczkę, oprócz tego, co Marek powiedział, że są te gry opisane tutaj, to są ciekawostki o tych grach od strony produkcyjnej, to raz. Właśnie twórców, tak. Twórców, tak. Tak, bezpośrednio od twórców i są też takie krótkie wywiady z tymi twórcami. Oni mają swoje wypowiedzi tutaj, także no jest to... A Krzysiek Augustyn to przecież część, kilka z tych gier sam napisał z tych gier, sam. Tak, tak, z bratem tam. A oprócz tego zna tych ludzi, zna scenę komodorowską właśnie, od wielu, wielu lat. To tak naprawdę od początku, kiedy w Polsce jakby ta polska scena Commodore 64 się rozkręciła. No i jakby tutaj pewne ploteczki, które się pojawiają, albo jakieś takie właśnie kuchenne tam za właśnie... tego jak powstawały gry, no to są właśnie bezpośrednio wręcz od źródeł, tak? Tak. To jest właśnie to jest ważne, że to napisał człowiek, który siedzi w tym temacie, zna go od podszewki, no chyba lepszego autora w temacie C64 to nie można było sobie wyobrazić, więc kawał dobrej roboty. Moim zdaniem warto naprawdę sięgnąć. Podamy link, gdzie można kupić. Fajnie, ja nie, wiadomo, ja nie lubię jak coś się popiela, jak mam kolejny raz to samo czytam tym. A tego nie, na angielskojęzycznym rynku tych tytułów nie ma. To są tak, kilka to są, najwyżej, tak. Parę takich. To jest kursów. Nasze podwórko i można naprawdę się zdziwić, jak się zobaczy tak. Niektóre tytuły. Ja tak zrobiłem, miałem tak, że o kurde, to taka gra w ogóle była. Ja myślę, że to jest najlepsza recenzja, że... ciężko będzie przycwaniakować, to już było, tak. Albo to już widziałem, albo to znałem. Poczujecie się zaskoczeni, jak sięgniecie, naprawdę. Ja uczciwie mówię, już nie chcę używać jakiejś tam skali procentowej, ale kilka razy karpika zrobiłem. No w zasadzie, serio? O, słuchajcie, otworzyło mi się akurat, bo mi mówiliśmy owocowy flanek, a tu jest Fruitmania. Fruitmania, 95 rok produkcji. Nie miałem pojęcia, że jest taka gra na C64. Właśnie w takim stylu to, co dzisiaj omawialiśmy. Dig Dug, taki tak. W wersji tam 15 tak, lat później. A ja jeszcze zupełnie, bo jest, mamy drugą książkę też w sumie, no też Commodore 64. To jest trochę bez sensu, że zaczynamy, no ale tak wyszło. Chcemy powiedzieć o tych książkach. Natomiast odcinek był amstradowy, a teraz się skupimy trochę na Commodore 64. Jest taka trochę w nie za dużym formacie. Commodore 64, życie po życiu Bartłomieja Kluski. Tytuł, który został dołączany do... jak się nazywał? Ten taki typu zbiórka, akcja C60 Pixele. Pixele, tak. Tak, tak. Bo ja C64. Tą książkę czytałem kiedyś oryginalną. Pixel po pixelu. Mhm. No i tutaj mamy tytuły, które... takie ciekawe wybrane tytuły od upadku Commodora, tak? Czyli właśnie od tam 96 roku, no to już nawet parę lat, do powiedzmy 2021. Takie najfajniejsze zdaniem autora i faktycznie bardzo fajne tytuły, jakie się pojawiły na Commodore 64, które się gdzieś tam przebiły do takiej świadomości fanów właśnie tej platformy. I szczerze mówiąc, właśnie opisy nie są za długie, są dosyć krótkie, takie wprowadzające, takie dokładnie w tym samym stylu, które Bartłomiej Kluska opisywał w Pixelu, w Retro Expressie, tam takie właśnie w tym dziale, tytuły. Tak. I ja sobie zacząłem, wiecie, na właśnie retro, na Retro Station, dobrze mówię, już zapomniałem, jak się Retro nazywa Station, ten, tak. Retro Station. Kombajn. Sobie po kolei ogrywać te tytuły, tak ograłem już z kilkanaście i naprawdę super przyjemność. Przy niektórych to tak widać, okej, okay, fajnie wygląda, ale to platformówka taka jak milion innych, ale na przykład ten Metal Warrior, który doczekał się czterech części, on się w 1910, to się naprawdę zacząłem zagrywać, tak poświęciłem z godzinkę na te wszystkie cztery części.
I taki fajny tytuł właśnie, gdzie bohater to jest tam heavy metalowiec i my tam rozmawiamy z członkami zespołu, jest jakieś bary, taki wiecie, jest taki mały open world. A więc fajne tytuły są, naprawdę takie robione teraz po tym jak ludzie wrócili do właśnie retro platform i mnóstwo deweloperów zaczęło naprawdę wybitne tytuły miejscami robić. A propos jeszcze tych pikseli polskich, to pewnie większość z was wie, ale szykuje się reedycja, uzupełnienie w twardej okładce. Więc można jeszcze tak podejść do tematu, żeby zanabyć wersję rozszerzoną o dodatkowe materiały. No ale kurczę, warto sobie prześledzić. Tak spojrzę, czasy są piękne, no kurczę, masz na przykład taki ogromny sentyment do tego, właśnie do konkretnej platformy, przykład do Commodore 64, kupujesz sobie na przykład ten Commodore, przypominasz te stare gry i jeszcze sobie uzupełniasz wiedzę o polskie gry, albo cały czas możesz jeszcze w nowości, tak, w nowości na Commodore 64 pograć, no super, tak, jak ktoś, nie ma tego, że jest, wiesz, koniec, tak? Że się coś skończyło, że jest takie odcięcie. Nie, cały czas możesz się dalej bawić tą platformą. Dobra, panowie, bo mamy już 2 godziny ponad na liczniku. Troszeczkę no. Dzisiaj zeszło. Temat Amstradowy. Opinie były różne o grach, ale... Ja jeszcze skoczę z zupełnie innego świata. Już to tak naprawdę końcóweczka, ale chcę się pochwalić, bo też mam taki specjalny ubiór. Tutaj mam kota. Nie? Dlaczego mam tutaj kota? Dlatego, że dzisiaj miała taką ładną zapowiedź nasza gra, nad którą pracujemy, w takim nowym zespole, w którym pracuję. Nawet nam się nie pochwalił. Proszę, no właśnie, nie wiemy, jesteśmy zaskoczeni. Firma się nazywa Monster Couch. I tam jakiś link do jakiegoś trailera albo co? Wrzucimy, będzie w tym. Ale myśmy nawet nie widzieli tego. My nawet nie wiedzieliśmy. Bo nic, to jest świeża rzecz. Słuchajcie, bo to dzisiaj Nintendo Direct, tak? Dla Indie World i właśnie tam się pojawił nasz tytuł. Nazywa się... To jest ten tytuł, o którym tak się w prasie głośno mówi? Nie wiem, czy się w prasie głośno mówi jeszcze o naszym tytule. Chyba czekaj. Nie. To nie wiem, to jest adaptacja gry planszowej. Ona się nazywa... pełnej nazwie, bo oryginalna planszówka się nazywa Calico. Ale że już Calico jakieś tam jest na Steamie, to musieliśmy inną nazwę i mamy Quills and Cats of Calico. Taki jest tytuł pełny tej gry, ale tak naprawdę to jest adaptacja gry planszowej Calico. Koty i szycie kołderek. Takie bardzo słytaśne, słytaśna grafika. Natomiast fajnie dzisiaj Nintendo jakby wrzuciło... Dawaj linki, ja nie będę szukał. My nie wiedzieli nic w tym temacie. Klauzury tajności. Chamstwo i drobnomieszczaństwo z siebie wyłazi. To się nazywa Calico, ale że już Calico jakieś tam jest na Steamie, to musieliśmy inną nazwę i mamy Quills and Cats of Calico. Taki jest tytuł pełny tej gry, ale tak naprawdę to jest adaptacja gry planszowej Calico. Koty i szycie kołderek. Takie bardzo słytaśne, słytaśna grafika. Natomiast fajnie dzisiaj Nintendo jakby wrzuciło... Dawaj linki, ja nie będę szukał. My nie wiedzieli nic w tym temacie. Klauzury tajności. Tam swoje drobne rzeczy. Ale zobaczcie sobie, może sobie będziecie grać właśnie. Takie mocne zakończenie. Mam nadzieję, że dotrwali do tego momentu. Dobra, jest. To gratulujemy wydania tytułu, kurczę. Nic się jeszcze się nie chwaliłeś. A jakieś wody? Nie, ale gra jest, wiesz, jeszcze w produkcji, tak? Nie, no ja sobie ja robię, Marek, ja sobie robię, błagam cię. Ale damy link oczywiście, wkleimy w opisie filmu, więc będzie można sobie tam sprawdzić. I damy też link, gdzie można kupić książki, o których dzisiaj mówiliśmy, bo warto, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Oby więcej takich tytułów. Może wreszcie ktoś o Amstradzie zrobi, bo bida w temacie. Dobrze. Dziękujemy bardzo, dzisiaj bardzo długi odcinek, dużo gier, różne opinie. Zobacz, jeszcze w komentarzach też będzie troszeczkę wojenki pewnie, ale to dobrze, bo to... To dasz radę zmontować jeszcze w tym tygodniu? Chcesz puszczać to
No, tak Piątek? by się przydało, ale zobaczymy, kiedy się uda. Kurde, wszystkiego najlepszego dla nas. Aha, tak, bo 24 są urodziny loadingu. Ósme, no jakby tak. Ktoś nie... Będzie jakiś live z tej okazji, ale jeszcze dopiero poinformujemy, bo musimy przetrawić kiedy i przetrawić o czym i poinformować wszystkich z wyprzedzeniem. Damy znać na pewno, więc wypatrujcie na Discordzie, na socjalach. I w ogóle. Tak, i tak dalej. Coś się będzie. Będzie imprezka party online. Ja ci wierzę, że to 8 lat już? Masz 8 lat z wariatami. No i niektóre gry stały się starsze od tej pory, co my myśleliśmy, że one jeszcze nie są retro, a już zaczynają pukać. Jak zaczynaliśmy, to byłem przed 40. Wszyscy byliśmy przed 40. No tak, znaczy tak, wszyscy byliśmy. No. A taki Rysiek już 50 zaliczył. No, a o Ryśkowi wszystkiego najlepszego, jakby ktoś nie wiedział, to Rysiek też już przekręcił. Prefiks się zmienił. Prefiks przekręcił. Ale nadal piękny i młody, także. Tak jest. Zdrowia, Rysiek, jeszcze raz. Najlepszego. Zobaczymy się pewnie niedługo i żegnamy się do usłyszenia, do kolejnego materiału, pewnie do live'a. Cześć czołem, cześć.